Dzień dobry moi kochani! Wróciły koszule hawajskie, bo wróciła też fantastyczna pogoda na zewnątrz i słoneczko zapodaje. Ja już się w ogóle opaliłem tak dziwnie, jak poszedłem biegać, i mam taki wschód słońca od czapki. Wschodzące słońce nad horyzontem. Dlatego muszę w czapce chodzić. Dobrze ci idzie odnośnie realizowania tego, że nie ma czasu dzisiaj na pierdoły. Na nie, mamy czas dla naszych ludzi. Patryk Wokulski. Czołem. TVP Sport. Albert Odzimkowski, niezmiennie organizacja KSW, ale też kanał sportowy, ale też przedstawiciel firmy, która potrafi produkować fantastyczne niespodzianki do naszego studia. Bo moi drodzy, dzisiaj w programie Witam. mamy dla was niespodzianka, tak naprawdę dla siebie niespodzianka, natomiast uciekła nam pewna statystyka, jeśli chodzi o dane naszych programów, bo w zeszłym tygodniu najprawdopodobniej Albo w zeszłym, Ale albo nie dwa tygodnie pewni. temu, nie, bo jeden odcinek był odwołany i wyrzucony do kosza. Nie wiem, czy go liczyć, czy nie. I to był w ogóle odcinek po walce Łukasza Wrzeskiego w UFC, mhm. tak jak jesteśmy teraz. Natomiast jesteśmy już po dwusetnym odcinku programu Octagon Live. 200 odcinków, kawał czasu. Poza hate parkami chyba najczęściej oglądany, najczęściej puszczany program w kanale sportowym. Także, moi drodzy, na Wasze ręce. Na ręce widzów składamy gratulacje, że ten format cały czas się utrzymuje, przecież nie jest łatwo momentami natomiast ta wierna przyjaciół. się nad tak, gdzieś, gdzieś tam się topimy, natomiast cały czas jesteśmy. Także dla Panów, też stałych ekspertów, ogromne, ogromne gratulacje. Bijemy sobie brawo, że jesteśmy cały czas. Ale z tej okazji, z tej okazji pani Odzimkowska, która jest, no arcyzdolną istotą, ma mnóstwo cierpliwości. Ale jak to się mówi, i chyba to Santek Superiv w małym księciu napisał, że miłość zaczyna się w momencie, kiedy nic w zamian się nie oczekuje. No i właśnie Paulina Ocimkowska postanowiła właśnie taką przysługę zrobić kanałowi sportowemu i programowi Octagon Live i przygotowała niespodziankę. I teraz przejdziemy na taki eksperyment społeczny i trochę techniczny, i spróbujemy włączyć specjalną kamerę, którą zaprezentujemy wam. Nie wiem, czy to już widać, czy jeszcze nie widać, jeszcze czy za chwileczkę. Za momencik teraz już się liczbę. Liczbę. I to jest ten specjalny box, którym box. jest przygotowana niespodzianka od Pauliny Odzimkowskiej. Zobaczcie jakie cuda potrafi robić. Nie, to przenieś może na początek na stół, Albert. Uwaga, teraz dochodzimy do klutego wydarzenia. To N-box zostanie za chwilę rozpakowany. <noise> Pierwszy unboxing w kanale sportowym. Już na górze tutaj zdradzamy drobne niespodzianki, ale uwaga, co tutaj się za chwileczkę pojawi. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, co potrafi przygotować. Pani Odzimkowska. To jest specjalny tort, trochę się przesunął znaczy, na tej no, podstawie. Kurier miał. U... Ale że on przetrwa w ogóle jazdę Alberta Odzimkowskiego samochodem. To jest cud, proszę zwrócić uwagę. Jak to jest wszystko detalicznie zgodnie. przygotowane, dwusetny odcinek, logo Oktagon live przygotowany zjadliwy cały oktagon na górze z logiem kanału sportowego. Także moi drodzy, to jest majstersztyk i wielkie podziękowania dla Pauliny Odzimkowskiej za to, że stworzyła takie arcydzieło specjalnie dla nas. Także Patryku, jaka jest twoja recenzja na temat tego tortu? Gdyby graficy UFC mieli tyle e, zaparcia i talentu i kreatywności, to to plakat UFC 300 by wyglądał właśnie na tym poziomie. Albert ja mogę go powiedzieć i jak zawsze doceniam walory smokowe. Nie jestem estetą, ale również mi się podoba. Żonę mam za co chwalić i chwalę często, ale nawet dzisiaj pochwalę, mam nadzieję, również was. I Nie, no się, zostawcie, kiedy, zostawcie, łapki, zostawcie łapki w górę, my za chwileczkę zaczynamy celebrację i będziemy się pewnie smakować tym fantastycznym, wspaniałym tortem, ale już za momencik przechodzimy do merytoryki, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Jeszcze tylko fotkę sobie zrobimy, bo z tym tortem musimy zrobić sobie rzecz jasna fotkę na pamiątkę. Nie, tutaj, tutaj, tutaj. Jest z nami Krystian, nasz fotograf, operator, także zrobi nam tylko zdjęcie Alberciku. Foteczka specjalna. Jeszcze w pionie, poziom już mamy. Dziękujemy bardzo. To tyle, jeśli chodzi o tytuł wstępu. Za momencik uruchomimy oczywiście nasz nóż i będziemy też smakować tego, tego tortu. Na razie niech zostanie z nami w tej całości, bo naprawdę wygląda to przewybitnie. No nikt nie miał takiego tortu. Nikt nie ma takiego tortu, mamy taki tort. Także Piękna sprawa. Fantastyczna, fantastyczna sprawa i Paulina Odziękowska polecamy, natomiast nie ma czasu przygotować tych tortów w życiu prywatnym, bo ma za dużo obowiązków i też ma swoją pracę. No Paulina jest codziennie protetykiem, także no jeszcze mamy dwóch synów. No, ona się śmieje, że e, Raden z Arturem Ostaszewskim mają dziecko niepokolanego poczęcia, czyli mnie, ale ja się to oczywiście z tym nie zgadzam, czyli mówi, że ma trzech synów. Ale naprawdę no, trafiła mi się fajna żonka. Łapki dla Pauliny, I nie Patrycji. Dla dzisiaj. Pauliny, oczywiście. Pauliny, bo pisze czat, że dla Patrycji. Dla Pauliny. Paulina jest po prostu złota dziewczyna. Panowie, przechodzimy do meritum i do tego, co jest najistotniejsze, jeśli chodzi o ten weekend, mianowicie. Możemy jeszcze tylko jedną sprawę techniczną załatwić wyłączyć nam pstrykanie klimatyzacji jeśli by się udało to będę bardzo wdzięczny bo nam tutaj przeszkadza i uprzykrza życie w prowadzeniu programu ta klimatyzacja za chwileczkę nam obsługa techniczna pomoże bo to będzie nas wyprowadzało z równowagi zaczniemy od KSW rzecz jasna bo pierwsza wizyta organizacji KSW jeśli chodzi o Paryż jeśli chodzi o stolicę Francji później przejdziemy oczywiście przez UFC walkę Łukasza Brzeskiego do gali UFC 300 bo tam naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy karta nafaszerowana od A do Z że Was też zachęcamy do aktywnej e, działalności, jeśli chodzi o czat i, i dzielenia się Waszą optyką na poszczególne tematy. E, będziemy oczywiście z tego, e, z tego korzystać w dzisiejszej dyskusji. E, na początek, tytułem wstępu, m, poprosiłbym o wyniki e, KSW z. Paryża, XTB KSW 93. Będziemy mieli się do czego odnosić. Chyba skupimy się przede wszystkim na tych głównych walkach. Zwycięstwo Saladina-Parnasa. Kontuzja Mariana Żółkowskiego i porażka w drugiej rundzie przez techniczny nokaut Fleminans wygrywa z Arturem Szczepaniakiem. Michał Martinek pokonuje Princesa Anolacha. No i początek to już francuskie zwycięstwa, można powiedzieć, bo, bo ta rozpiska jest skonstruowana pod francuskich widzów. To na początek, jaką notę wystawiacie za pierwszą wizytę organizacji KSW, jeśli chodzi o Paryż? Ja przed dawałem szóstkę, a bezpośrednio po Gali oczywiście trzy ostatnie walki super, ale raz kontuzja Mariana, szybkie zwycięstwo Saradina Parnasa, za całość daję piąteczkę. No, to ja za całość daję taką czwórkę albo trzy i pół. Bo jak dla mnie, stricte sportowo i pod kątem emocji, no poza końcówką, oczywiście zawsze lepiej, żeby to początek był zamulający, a końcówka dowiozła, niż w drugą stronę. Także przynajmniej pod tym względem super, ale no nie, nie był to jakbyś jakiś tam wielki event dla widza. Co nie zmienia faktu, że jakby całkowicie rozumiem zadowolenie właścicieli KSW. Matchmakerów z tego, jak ten event się udał tam na miejscu i w arenie, bo, bo to są trochę dwie rzeczy, które musimy rozdzielić. No i właśnie, ja też z Albertem na ten temat rozmawiałem, że ja tutaj tę notę, jeśli chodzi o organizację tego wydarzenia, podzieliłbym na dwie części, bo to są dwa aspekty. To, jak Ty to widziałeś, na przykład nie będąc we Francji, czyli początek dosyć senny, nudnawy, nie czując tego klimatu, jaki jest w hali, jak buduje się ta atmosfera, a z drugiej strony, jak organizacja KSW wykorzystała potencjalny nowy rynek i zgromadziła na trybunach ponad 8 tysięcy kibiców, przyszli nie wiem, znani celebryci, piłkarze, przedstawiciele sceny muzycznej, piłkarze Chelsea czy, czy Milanu, to już też pokazuje, że zainteresowanie było dosyć, dosyć duże i, i postać Saladina Parnasa, a także pozostałe ekipy trójkolorowych potrafiła zgromadzić naprawdę liczną publikę na, na trybunach. I to jest niewątpliwie sukces, natomiast pewnie sportowo faktycznie każdy chciałby tutaj zobaczyć zdecydowanie więcej. Też zerkamy na czat. Barb, cztery ostatnie walki, reszta dno, 4 na 10 jaku Lokszczet, pozdrawiam serdecznie, 4 na 10. Big Jakub dla mnie 4, X, Janicha X, nudna gala, fenomenalny nokaut Fleminasa czwórka, Reksio Reksikowy też daje 4, piękny Marian, ta gala maksymalnie 3 na 10. Także tutaj brutalne dosyć oceny, natomiast nie ma co się, co się dziwić. No tak, to, tak to wyglądało pod kątem sportowym, natomiast no te ostatnie akcenty, to było coś, na co zwracaliśmy uwagę. Zacznijmy może od tematu, który pewnie nam jest bliższy, bo, bo koszula bliższa ciału. Marian Żółkowski. Tak. Marian doznaje dostaje kontuzji w drugiej rundzie. Wydawało się, że jest dobrze na strony jak po takiej długiej przerwie. Nie było widać wielkiej rdzy. Jak na pierwszą rundę całkiem niezły początek Mariana, natomiast no w tej drugiej dochodzi do tego urazu. Albert, ty znasz tak. więcej kulisów, jeśli chodzi o, o te kontuzje, bo, bo też z Marianem na gorąco rozmawiałeś od razu po tym, po tym pojedynku. No przede wszystkim do samego urazu doszło właśnie w drugiej rundzie, kiedy Marian wszedł w nogi i uderzył. Tu widzimy oczywiście ten już I, i, po uderzeniu tę sytuację. I, I uderzył tą ręką... Omaty dokładnie spadł na łokieć i wtedy w klinczu my się też czasami zastanawialiśmy się, komentując tą galę, czemu nie może odwracać Wareli, czemu nie jest w stanie uwolnić się i nawet komentując to zwracaliśmy uwagę, że może Warela po prostu tak porawił umiejętności zapaśnicze, skoro był w nie odwracać chociażby Borysa Mańkowskiego, a właśnie ta ręka już wtedy nie działała, w końcu się udało ten klincz rozerwać, rzucił kombinację lewy, prawy i ta ręka całkowicie już ta głowa wyszła ze stawu. Wracając jeszcze do tej pierwszej rundy, wiemy dobrze, że Marian zazwyczaj te pierwsze rundy ma słabe. On się często rozkręca, dodatkowo jeszcze wiele tych pojedynków było pięciorundowych, a jak patrzymy na to, jak Varela prowadzi swoje walki, to te pierwsze rundy właśnie są zawsze najlepsze u niego. I moim zdaniem ta runda była bardzo wyrównana, mogła pójść w obie strony. Ten chyba na kartach u dwóch sędziów wygrał tę pierwszą rundę Varela, ale no wiemy, i... To I, i, cały czas otwarty. I, i, I u jednego Marian Żółkowski. Wydaje mi się, że Marian trochę więcej ciosów trafiał. Ale cofał się, ale więcej czasu trafiał. Natomiast Warela wywierał presję i punktował dobrze low kickiem. Tam było jedno sprowadzenie Mariana, ale niezbyt wiele z tego wynikało. No i niestety ta nieszczęsna kontuzja. No, można powiedzieć, że prawdziwe fatum tutaj nad Marianem Ziłkowskim ciąży. Z tego, co mi wiadomo, Marian już jest po rezonansie, no będzie ta ręka musiała być operowana. Jest uszkodzony obrąbek. Jest chyba zerwany również jeden z rotatorów, także. No musi to, jest, pomóc... to jest taki Takie... uraz, o którym ty mówisz w trakcie transmisji, że to, to był ten scenariusz że troszkę czarny, patrząc, patrząc na możliwe i potencjalne zagrożenia. Natomiast no tak to wyglądało, że, że ten obrąbek mógł być uszkodzony i faktycznie przypadkowo gdzieś ten. No, ta ręka poza, poza stawem i ten bark, bark nie wypadł przypadkowo. I tak też jest w tej sytuacji. Tak z własnego doświadczenia, albo ty jesteś taką osobą, która się trochę interesuje też tymi anatomicznymi sprawami, ale także zdrowotnymi, rehabilitacyjnymi. Też masz doświadczenie, jeśli chodzi o różnego rodzaju u, urazy. Pewnie też rozmawiałeś na ten temat. To, to jaka przerwa może czekać Mariana? Znaczy, nie ma Mariana do, podanej dokładnego takiego terminu, ile to będzie wszystko trwało, ale myślę, że to będzie... Parę miesięcy zanim wróci do takich mocnych treningów, do sparingów, z tego co mi wiadomo, ma być to w ciągu parę dni, ma być wykonana już operacja, wiedzą kto, kto będzie tą operację wykonywał. Sam doktor zapewnił, że ta ręka będzie lepsza po operacji niż była przed, bo wiemy dobrze, że jeśli ta, ten bark wypadł raz, no to on po prostu lubi, potem wypadacie po raz kolejny, więc trzeba po prostu tą ręką się porządnie zająć. Myślę, że tak realnie. Realnie to trzeba liczyć gdzieś takie między 7 a 10 miesięcy. To brzmi Ale oczywiście brutali. to jest takie na wyrost i Góra. to oczywiście to jest tylko moja no, no, opinia. Tak, ale nawet, wiesz, to nawet, wiesz, to pół roku patrząc po, po przerwie, która wynosiła 658 dni, każdy odliczał od ostatniego pojedynku. Też ten uraz e, kolana. No to wiadomo, że no życie testuje Mariana niebywale, bo, bo to są dramatyczne chwile dla, dla Mariana, słysząc takie diagnozy. Natomiast ja mam wrażenie, że obserwując Mariana po, te, po tym pojedynku, to on przyjął to z jakimś takim spokojem. Znaczy, na zasadzie takiej, że był rozdrażniony, natomiast u niego jakby była pełna świadomość tego, co się, co, co się wydarzyło, i, i nie było takiej rozpaczy. Ja mam wrażenie, że on jest piekielnie mocny, jeśli chodzi o charakter, i, i życie go testuje właśnie dlatego, że życie doskonale wie. I ten rozwiew, Marian po prostu taką lekcję, lekcję zdaje, i on też wróci po tym, po tym pojedynku. Natomiast no, zastanawiamy się, no bo to jest kolejna długa przerwa, pewnie druga najdłuższa przerwa w jego, w jego karierze, w tak krótkim, krótkim odstępie. No tak, bo ostatnia walka to był co, styczeń 2022 szczecin? 658 dni. No właśnie, więc. Nie wiem, jeszcze jakiś czas temu gadaliśmy o Marianie, zastanawialiśmy się, czy, czy wypełnienie kontraktu, UFC i tak dalej. A to w jaką stronę to, to potoczyło się, to jest naprawdę coś, coś bardzo przekręgo, Zwłaszcza, że tutaj, no, wiadomo, nie ma co ukrywać, że, że wszyscy Mariana znamy, lubimy też, też prywatnie, więc nie do końca oceniamy to na trzeźwo. Natomiast. No to jest też duża strata, tak bym powiedział, dla, dla dywizji. Akurat waga lekka to, to nie można powiedzieć, żeby tutaj jakoś źle się działo w tej, w tej dywizji, ale mm, no patrząc na to, że, że Marian gdzieś był w czubie, że kilka fajnych zestawień mogło się rysować na czele, no to oczywiście teraz też traci na tym Marian, tracą na tym tak samo kibice. 100%, 100 racji. No tutaj. Ciężko analizować ten pojedynek, bo, bo, bo w drugą rundę ocenialiśmy trochę krytycznie pod kątem gdzieś walki w, pod, pod siatką, natomiast no teraz patrząc na to, w którym momencie doszło do tego urazu, no to też nie mógł Marian odwracać na przykład tak. pozycji na siatce i wyglądał na mocnego w tym aspekcie Varela. Kto wie, gdyby ten bark był sprawny, jakby to wyglądało, i to jest takie wróżenie, wróżenie z fusów, bo po prostu taką tuzję ustawiła ten pojedynek, jeśli chodzi o przebieg drugiej rundy, na puentą tego było to uderzenie na defensywę, którą też dobrze przygotował, bo to też trzeba podkreślić warela, bo on cały czas gdzieś pracował i zblokował to wszystko łokciami. Tu perfekcyjnie po prostu wyblokował ten cios prosty i doszło do jeszcze poszerzenia tego, tego urazu. No tylko trzymać kciuki za Mariana, żeby ten powrót był w miarę zdrowy. Życzyć mu dużo cierpliwości. Też widzimy wsparcie na czacie. Reksi pisze, Albercik jak spotkasz Mariana, przytulgo go od nas. Jak Kuba Loksted pisze, Albert przekasz Marianowi, że nadal są ludzie, którzy dla których jest najlepszy i którzy wie, że odzyska pas, no, pff, no też, też liczymy, bo, bo, bo to jest złoty chłopak. No, nie przez przypadek nosi ten pseudonim Marian, Marian Żółkowski. Także trzymamy kciuki. Wilson Warela idzie w rankingu w górę o 5 pozycji, notowany na pozycji numer 2. No i pierwszy pretendent do pasa mistrzowskiego kategorii lekkiej. Natomiast co z tym pasem kategorii lekkiej? Będzie tego nadal nie wiemy, no bo pojedynek wieczorowy wygrywa Saladin Parnas z Valerią Mircią. No i tutaj też nie było wielkich emocji, no bo miał dominować w tym pojedynku Salahdin Parnas, a zrobił to chyba jeszcze lepiej, niż mogliśmy sobie to wyobrazić. No bo ustawiał cały czas to wszystko wysokim kopnięciem i spuentował to wysokim kopnięciem, tak jak sobie to wykrował, wymarzył od, od pierwszych sekund tego, tego pojedynku. Czapki z głów, bo facet, który ma niesamowitą czutkę i ma coś od losu, czego nie da się wytrenować. Najlepsze było to w tym wszystkim, że nawet my komentując tą walkę zwróciliśmy uwagę właśnie na to, że jak ustawia to kopnięcie, tak jakby chciał wyciągnąć jak najwięcej z walki z Leo Brichtą. I przecież dobrze wiedział to przeciwnik, co on chce zrobić. Jeszcze ta ostatnia akcja w jakiś sposób przygotował, jeszcze zmylił wzrokiem, że tak naprawdę nie że będzie celował na inny poziom, może to będzie sprowadzenie, a po czym i fenomenalnie tym kopnięciem, piszczel trafił w głowę. Ten chłopak ma naprawdę niesamowity talent do tego sportu, bardzo chłodną głowę, jest też dodatkowo strasznym pracusiem. Ja też miałem przyjemność porozmawiać z chłopakami, którzy trenują na co dzień w klubie u i naprawdę on jest prawdziwą maszyną, on to jest tytan pracy, ale jakże do tego e, utalentowany. No i mam nadzieję, że nie wiem jak, ale jakimś cudem uda się go e, KSW zatrzymać. Eks Janinka Ex pisze, co uważacie o słowach trenera Szyszki, że walka Parnasa była ustawiona? Nie słyszałem tych słów, także ciężko mi się odnieść, ale jeśli nie. powiedział tak trener Szyszka, no to nie, no, nie była no. ustawiona. Naprawdę, jakbyście no. zobaczyli, jak Waleriu Mircza jest Naprawdę motywowany. Naprawdę tak powiedział? Nie, nie wiem, nie, nie, także nie, no, nie no, wiem, to ma... może, może to jest jakaś prowokacja. Natomiast Waleriu y, Mircza mocno wierzył w to, że to się uda zrobić i że pokrzyżuje plany. Natomiast moim zdaniem też zawalczył zbyt Pasywnie od pierwszych sekund. Ja spodziewałem się, że Waleriu tak. jednak spróbuje odebrać ten atut inteligencji klatkowej Saladinowi parnasowi i on ruszy do przodu, żeby nie dać mu się nastroić, natomiast on mu zostawiał sporo miejsca od pierwszych sekund. No i tak sobie ustawiał ten dystans raz po raz Saladin Parnas, by w końcu spętować to szybko w ekspresowym tempie, kiedy tylko na moment nieowagi pozwoli sobie Mołdawianin. Też tak Maciek my widzieliśmy ten pojedynek, że on musi ruszyć. Pierwsza, druga runda to jest szansa dla niego, a on jednak był wycofany też nie, podobno niezbyt dobrze wyglądał na samej rozgrzewce Mołdawianin, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale też musimy pamiętać, no też 7 tygodni między jedną mocną walką, a drugą i spodziewaliśmy się agresywnego, wywierającego presję Mołdawianina, a koniec końców był wycofany, był zamknięty, Valeriu Milcza i tak naprawdę czekał tylko na egzekucję i tak to wyglądało z mojej perspektywy po prostu i wiadomo Saladin pokazał się przepięknie, świetnie ustawiony game plan, ale jednak Valeriu w tej walce nie było. Dokładnie, dokładnie tak. Teraz pytanie o sprawę istotną. Nie bójcie się, Patryk tutaj na chwileczkę opuścił, natomiast no są sprawy istotniejsze niż program, chociaż was bardzo zawsze Patryk szanuje i docenia waszą obecność. To były sprawy priorytetowe i musiał pokazać ja telefon. Raz, zaraz. Podejrzewam, że za, za momencik do nas wróci, jeśli będzie taka, taka możliwość. Albert, gdzie ty widzisz Saladina Parnasa? Bo o to toczy się cała dyskusja. Ja bym chciał pokazać taki cytat Martina Lewandowskiego tuż pogali gali XTB KSW 93 dla Artura Mazura nie, i klatka po klatce, gdzie Martin Lewandowski skomentował sytuację negocjacyjną. Gdyby taka rozmowa była tylko z UFC, to wiedziałbym, wiedziałbym, że wygramy ten przetarg, bo tak to trzeba nazwać. PFL nie działa w sposób biznesowy, to jest trochę taka organizacja, która funkcjonuje na dziwnych finansowych regułach, trochę jak One. Myślę, że tutaj nie będzie myślenia, dobra, on jest dla nas wart tyle, chcemy go wykupić do, od KSW, to musimy trochę więcej zapłacić, tylko tam będzie podbijanie stawki w niebotyczne e, historie. E, no i właśnie... No, jak wygląda hm, sytuacja, jeśli chodzi o przyszłość Salagdina Parnasa? Ja od razu po pojedynku przeglądałem się, e, czy Martin Lewandowski już gdzieś tam jest w pobliżu Salagdina Parnasa. No i był, i był, nie odstępował na krok. Pewnie te negocjacje rozpoczęły się od samego, od samego początku, ale nie ma tutaj zaskoczenia, no bo tutaj być może każdy ruch jest istotny. Zresztą e, wiadomo, co mówi Salagdina Parnas. Dla niego najważniejszy, najistotniejszy jest aspekt finansowy i nie ukrywa tego. Nawet parsknął śmiechem na niektóre oferty ostatnio w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o organizację. UFC, że on za tyle nie będzie walczył, bo, bo to są konkretnie, 200 tysięcy. Jak, jaką garzę dostaje, tak. y, Jaką garzę, mniej więcej, bo nie napisał tego wprost, ale zgodził się, że plus, minus to jest to y, Sean Strickland. Walka zaoferowana z Paulo Costą. Y, no i, i skwitował to krótko Saladin. Para, czy, czy to jest mistrz, no akurat były mistrz, ale czy to jest mistrz wagi średniej, czyli ktoś, kto naprawdę jest. Absolutnym czubie, i to dla niego nie jest finansowo satysfakcjonująca oferta, to wydaje mi się, że, że trzeba UFC. Niestety, skreślić. trzeba skreślić. Nie, tak. no ja, ja, ja skreślam z, z miejsca i też uważam, że nie ma szans, żeby poszedł tam Saladin Dean Parnas. Zresztą, jakbyście zobaczyli, ile tam jest rodziny, ile znajomych wokół, a jakie on drogie ciuchy nosi, to też byście wiedzieli, że jemu na pieniądze zależy. Zresztą wywodzi się z biednej dzielnicy. Wiadomo, jakie są też motywacje ludzi, którzy tę przeszłość mieli zdecydowanie cięższą. Jak procentowo rozkładacie szanse, i czy w tym wyścigu? PFL, KSW, KSW ma szansę, czy jednak stoi na straconej pozycji. No bo wiadomo, ten pułap, o którym mówił Martin Lewandowski, jest faktycznie zawieszony do granic możliwości, jeśli chodzi pewnie o finanse. I jeśli będą tylko chcieli wygrać tę rywalizację, to wygrają w takich negocjacyjnych sprawach. Natomiast czy PFL-owi będzie aż tak zależało, żeby płacić aż tak duże pieniądze zawodnikowi, no, który ma dołączyć z rynku europejskiego do... Do organizacji. Ja stawiam, że patrząc na to, jak Cedric Dumba, jaką popularnością się cieszy i jak ten rynek jest nasycony, to tak. Natomiast jestem ciekawy, jak to się potoczy. Na ile stać KSW w takich negocjacjach? No Ja bym to rozkładał tak, jak pytasz procentowo, widzę to powiedzmy 65-35 dla KSW. Ja 64 Tak, tak rozkładałem. Okej, okay. no to, to mniej więcej się zgadzamy. Natomiast troszkę akurat mnie rozbawiła ta wypowiedź tylko Martina u Artura Mozora, jeśli dobrze pamiętam, w klatka po klatce. Że, że PFL jakby nie gra rynkowo, czy, czy że jakieś tam, no nie za bardzo mu się spodobało, jakie możliwości po prostu ma konkurencja. Mówię. No tak, no to powiedział o One i o PFL-u, zwracając uwagę na to, że to są takie nie do końca jasne zasady finansowe. Wiesz co, no o ile co do One możemy się zgodzić, e, faktycznie, no bo mówiliśmy o tym od wielu lat, nawet komentując te, te eventy, że to jest organizacja, która, nie wiem, no, przepala kasy nie, niesamowicie e, i się zastanawialiśmy, czy tam po prostu, czy to nie jest pralnia brudnych pieniędzy. Natomiast no, jeśli chodzi o PFL, no, to to jest organizacja w tym momencie, która jakby weszła w współpracę z Saudyjczykami. Arabia Saudyjska wchodząc we współpracę z PFL już na stacie zainstalowała. Za czyli z czyli mamy brudne pieniądze. E, tak, tylko wiesz co, jakby tutaj na nazwać. Można przepłacić. E, e, tylko tutaj jakby to jest, widziałbym różnicę między studnią bez dna potencjalnie a pieniędzmi, które się zastanawiasz, kto w to wkłada i jakim cudem dalej to robi, nie wiedząc, wiedząc że to przynosi straty. Więc nie do końca bym to zestawiał na, na równi. Albert, szanse? Ja, ja powiem wam, jak zobaczyłem, jak reaguje publika tam na miejscu i to też wpłynęło bezpośrednio na moją opinię, przepraszam, ocenę tej gali. To Naprawdę, nie wiem, daje 60-70%, że on trafi do PFL-u po tym, jak chociażby też publika reagowała na dumbę i mi się wydaje, że po prostu PFL jest w stanie mocno przepłacić za Parnasa, żeby jednak zasilił szeregi. Z drugiej strony, jeśli miałbym ocenić UFC kontra KSW, to większe szanse daje KSW. Bo nie, no to, to, się, to chyba że... każdy, no bo UFC tutaj finansowo nie ma, jeszcze, finansowo nie ma szans, bo, 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 bo KSW zapłaci zdecydowanie więcej niż UFC, bo UFC patrzy na rynek racjonalnie pod kątem finansowym względem swoich najlepszych zawodników i postaci, które mają zbudowaną pozycję sportową, dając szansę rywalizacji z najlepszymi. Ten marketing na wysokim poziomie w późniejszym etapie, kiedy się rozwiniesz. Natomiast no, Parnas chce tu i teraz zarabiać duże pieniądze, bo wie, że ma taką pozycję, że na rynku są gracze, którzy mu tyle zapłacą, ile będzie chciał, bo trwa negocjacja co do jego osoby. Także wydaje mi się, że, że jeśli tak stawia sprawę, to, to tutaj nie ma szans, żeby UFC dołączyło do tej gry o tak wysokie, o tak wysokie stawki. Za moment jeszcze wrócimy do Gali. Natomiast jeśli mówimy o przedłużonych albo nowych kontraktach z organizacją KSW, no to nowina z ostatnich dni. Podpisał kontrakt nowy, ja jestem bardzo ciekawy, bo nie chciałem nic prywatnie powiedzieć. Szamat Erzanukajew z organizacją KSW jest z nami szamat na, na łączeniach, także dzisiaj postara, postanowiliśmy się połączyć z Szamatem. Dzień dobry, Szamat. Siema Szamat. Cześć, cześć, bardzo, bardzo miło Cię słyszeć. Ja zastanawiam się, tylko zanim Cię zapytam, dlaczego KSW, jakie były motywacje, jakie były propozycje? To pytanie, czy na podpisanie kontraktu w takim momencie i na ogłoszenie tej decyzji miał na przykład wpływ Ramadan, bo wiemy, że to jest dla was okres niezwykle istotny, okres wielkich przemyśleń. Teraz macie święto Bajram, to święto dziękczynienia po zakończonym miesiącu postowania. Czy to był taki moment refleksji, że też w tym okresie podejmowałeś takie decyzje co do swojej osoby i jakieś refleksje przyszły co do twojej kariery? Pojawia się uśmiech, czyli trochę prawdy to chyba jest. No, no Ramadan przez Ramadan w sumie nic nie, nie ogłaszaliśmy, nie mówiliśmy, trochę wpłynęło to na mnie i na moją decyzję podjęcia. Długo myśleliśmy, ale w końcu się dogadaliśmy. Okej, okay, to jest to. to ja już... Ramadan w ogóle jakby coś, co było związane ze sportem a na ten cały miesiąc nie interesowało mnie. Okej, okay. ja pamiętam, ja pamiętam na, naszą rozmowę sprzed kilku miesięcy. Nie będę zdradzał treści, natomiast też rozmawialiśmy o potencjalnych kierunkach, bo zaskoczeniem było w ogóle zerwanie Twojego kontraktu z organizacją KSW, zakończenie tej e, współpracy. Teraz postanowiasz podpisać nowy kontrakt, natomiast były też propozycje pomiędzy od zagranicznych organizacji, bo ja tutaj gdzieś słyszałem z Twojego bliskiego źródła, że na pewno były propozycje od francuskiego Aresu, między innymi. E, za południową granicą Oktagon był zainteresowany, to też słyszałem, i chyba e, Brave z tego. Z tego, co się, co się nie mylę, jeśli możesz potwierdzić, czy faktycznie te organizacje były tobą zainteresowane, czy były jakieś konkrety od e, tych zagranicznych organizacji kto się, kto, kto był w grze, jeśli chodzi o podpisanie tego kontraktu? W grze był naj, najbliżej, miałem z Brave'em i z Aresem. Z Aresem miałem fajny też kontrakt, no ale mm, powiem szczerze, że e, KSW to był mój cel z lat, kiedy zaczynałem trenować i Jesteśmy ludźmi. Ktoś ma inne zdanie, ktoś ma takie zdanie, i sam byłem zaskoczony tym, co się stało. No ale tylko KSW mnie z tych wszystkich interesowało po prostu. To, to był mój cel, i cieszę się bardzo, że, że dogadaliśmy się i jesteśmy razem. No. A okej, okay. no ale, ale było też trochę e, kolizji, nie bo wiadomo, że po, po zwycięstwie zerwany kontrakt tak młodego zawodnika perspektywnego to jest coś zaskakującego. Ja się zastanawiam, e, co, się, co się wydarzyło i ile możesz powiedzieć i dlaczego ten kontrakt drugi został, został podpisany po tej, po tej przerwie? Czy ta. Przerwa była tobie potrzebna, taki trochę detoks od tych spraw, być może poza, poza sportowych, bo, bo jak się mówi, dojrzałość przychodzi w pokorze serca I ja nie wiem, czy, czy ten moment właśnie przerwy trochę też nie, nie wprowadził trochę refleksji, jak zatęskniłeś za tą klatką, to zrozumiałeś, że też troszeczkę błędów pewnie z twojej strony się pojawiło. Dokładnie, no sport to sport, to jest dodatek i... i... I tak, ale życie to jest życie, i dla mnie życie jest na pierwszym miejscu, i no nie zawsze jest dobrze. Czasami zaskakuje nas, dzisiaj jest dobrze, jutro źle. I trochę, trochę życie wpłynęło na to, że tak długo mnie nie było, i, i mam co opisywać w książce, którą będę wydawał w przyszłości. Po prostu nie będę gadał. <laughs> ale już wraca już wraca, ale dobra, zamyśliłeś że kolejny nie, już kolej... nie, nie, to nie jest tak, że już wraca już wraca, po prostu Bóg dał mi pokorę, której potrzebowałem jakby nigdy w życiu nie zatrzymałbym się na co dzień i nie pomyślał o tym, o czym myślałem tak długo okej, okay, to, to to, to... O, o, o wszystkich, o wszystkich jakichś tam o, wydarzeniach które się zdarzyły w życiu i Powiem Ci szczerze, że wiem jedno, że muszę tylko trenować i, i podbijać każdy rynek. No i dobrze. Na razie ten rynek polski. Zdradziłeś, że ogłoszenie walki w przyszłym tygodniu. No to może nam zwiastować. Nie wiem, czy ja dobrze łączę klocki, ale jeśli przyszły tydzień ogłoszona niedawno gala w Olsztynie. A wiemy, że z Olsztyna na przykład pochodzi mamet Halidow i tam trenuje, tam też masz sporo znajomych, to, to gdzieś tutaj te klocki. Dobrze składamy, czy, czy za wcześnie, żeby puszczać nam oczko? Ty jesteś o składania z klocków, a czy dobrze złożyłeś, to jak informacja wyjdzie, to się dowiesz. Dobra, to teraz jeszcze na <grym koniec, <grym> Szanat, jeszcze na koniec do ciebie pytanko. Czy możesz nam obiecać, że już takiej przerwy nie zrobisz i że wykorzystasz ten potencjał, który w tobie, w tobie drzemie? No bo ostatni pojedynek 2022 rok, także w tak młodym wieku długa przerwa to, to chyba nie wypada. Nie wypada, no ja niestety uh, bardzo żał żałowałem, bo ja w, roku, w zeszłym roku raz się biłem, jeszcze w zeszłym roku raz się biłem jak emeryt, a ja wiesz, 22 lata mam dopiero. I uh, teraz celuję, jakby skupiam się na tym, żeby co najmniej te dwa razy w roku zawalczyć. No to dobrze, to trzymamy Szama za słowo. Widzimy, że y, już, już jest skupienie, także. Będziemy się przeglądać, będziemy się przeglądać i czekamy. Po treningu wstałem o, dzisiaj jak coś i mogę jedną rzecz powiedzieć. A, możesz się tylko domyślać, więc dam ci podpowiedź. Moja najbliższa walka będzie taka, że mało kto będzie mówił teraz, wiesz, o on z nikim nie walczył, z takim mocnym. Myślę, że jeśli ta walka się ogłosi, to mało kto ze z, z znawców, czyli takich jak ty, ekspertów, mało kto powie, że, że dostałem słabego przeciwnika. O proszę, to będziemy szukać. I, I to będzie bardzo ciekawa walka, myślę, że ciekawa, no. No dobra, to my sobie <noise> składamy te klocki. Szamat, ja cię nie trzymam, odpoczywaj po treningu, będziemy się bardziej przeglądać. Mam dwa miliony obserwujących. Kto? Twój przeciwnik. Twój? To jest podpowiedź, tak. Weźcie mnie. Weź. Mam <laughs> się w stóry. zobaczysz. W przyszłym tygodniu wszystkiego się dowiemy. No to czekamy. Będziemy się przeglądać. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ja e bardzo dziękuję. Pozdrawiam kanał sportowy. Wszystkiego dobrego dla was. Albert, ciebie pozdrawiam. Trzymaj o... się, Pana z imię zapomniałem. Patryka, Patryka. Spoko. Patryk. Przyjdziesz, dostaniesz gilotynę od Patryka, to się nauczysz. Patryk jest jak Patrick. Dustin Poirier. 15 poddań wiesz, w minutę i żadne nieskuteczne, ale próbuję. Ciągle próbuje. Ale twoją głowę urwie. Szamat Rzeno był z nami. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Trzymaj się. Krótki, krótki, krótki raporcik. Nie wiem. Szamat stracił. z tymi dwoma milionami. A, nie może, ma szans. a może rankingu, w rankingu jest kilka ciekawych, właśnie. W sobie i, w ale, i naprawdę ale, bądź... A na Instagram no robię Zobacz, so, takim poliszczukiem na przykład jakby walkę zrobić. Zatkali nie, no nie. I... Co ty ale Kamil Szkaradek po przegranej walce? Szybko by musiał wrócić, nie? Czerwiec, walka była w marcu, no tak. No to, to chociaż wiesz, może na Na Mi się wydaje, że Szkaradek raczej nie. Rodzice, że Szkaradek zawalczy troszeczkę później. Okej, okay. no czekamy, czekamy. No ogłoszenie w przyszłym tygodniu, także ja podejrzewam, że to będzie Olsztyn, jest taka jest taka szansa, żeby to był Olsztyn, natomiast na ten, na ten, na ten powrót. Ja osobiście czekam, bo, bo też wiem, jakie prywatne sprawy spotkały Szamada w, w tym czasie i że też trzeba było sobie poukładać te pewne kwestie w, w głowie, a zawodnik z potencjałem. Duży był hype wokół, wokół niego, natomiast to wszystko przegasło, także bez tej presji pewnie będzie przystępował do drugiej przygody z organizacją KSW. Jeśli chodzi o KSW i tylko spuentowanie tego tematu jeśli chodzi o paryską e, wyprawę. Myślicie, że to jest rynek, do którego KSW będzie wracało? E, czy być może macie jakieś inne przemyślenia takie na, na spuentowanie m, tego wydarzenia pierwszego w, w Paryżu? Bo... Nie, jestem przekonany, że będą wracać. Nawet gdyby mieli stracić Parnasa, to myślę, że na Wareli też można main eventy budować. Mi się wydaje, że na pewno będą wracać i nawet jestem w stanie zaryzykować tezę, że to nie będzie tylko Paryż. Tak jak zwróciłeś uwagę, że nie tylko już Parnasa mają w swoich szeregach, Warela też ma dużą bazę kibiców i wydaje mi się, że na pewno... Na pewno KSW jeszcze do Paryża, do Paryża, w ogóle do Francji wróci. Też, słuchajcie, no też duża hala wypełniona po brzegi, fantastyczny doping. Naprawdę ta atmosfera robiła mega, mega wrażenie i no, naprawdę fajnie się tam siedziało i widziało w jaki sposób ludzie w ogóle integrują się z zawodnikami. Zwłaszcza, I i też... że wiadomo, to, to na razie z, z mojej strony, że tak powiem, są trochę domysły, trochę coś, co tam słyszę, ale nic pewnego, no ale podobno Właśnie po tym udanym eksperymencie z KSW Epic Kanał Plus jest w grze, żeby KSW tam trafiło na stałe w przyszłym roku po wygaśnięciu dealu z Via Play. No to też się klei pod tym kątem, że, że Kanał Plus jest francuski. Zgadza się. To, to też może mieć znaczenie i też wiadomo RMC. Dobry mocno, mocno, mocno tam zaangażowane, jeśli chodzi o produkcję, swoje, swoje studia, goście specjalni, także tam otoczka wokół telewizji francuskiej była dosyć, dosyć, dosyć spora, zainteresowanie też fajne. No i też obiekt dobry, bo to nie była ta Accor Arena, największy obiekt, jeśli chodzi o Paryż, ale ten mniejszy obiekt wybudowany pod Igrzyska Olimpijskie, tam rozgrywają swoje mecze właśnie koszykarze paryskiej drużyny i naprawdę Obiekt nowoczesny, przyjemny, taki klimatyczny, 8-9 tysięczny, ale czuć tę atmosferę, chłonie się tą atmosferę wszystko naprawdę wyglądało dobrze. Także pod tym kątem logistycznym tam, tam wszystko zagrało. E, klimat fantastyczny. Kibice nawet skandujący zwycięstwo Parnasa, krzyczący jego imię i nazwisko razem z walkiem Kastą. E, no szczerze powiedziawszy na, na polskich galach e, nie słyszy się aż takiego wsparcia dla pojedynczych zawodników. Często chyba, że Alberto Zimkowski bije się e, w Radomiu. No to można atmosferę radomską pewnie do tego porównać. Panowie, przechodzimy A Jeszcze tak tylko chciałbym spuentować swoją drogą, bo akurat jak telefon mi zadzwonił, to dlatego musiałem wyjść do studia, nie, nie do toalety, jak niektórzy na czasie pytali, ale <laughs> Albert mówi jeszcze jak rozmawialiście, Japonii, tak, jak Warela Jak pamięć. rozmawialiście o, o parnasie, jak płyntowaliśmy temat walki, to właśnie Albert mówił, że, że to jest talent, to e, możemy powiedzieć, że, że my wczoraj z Maćkiem nagrywaliśmy komentarz do kolejnego odcinka tego Legendy tytułu. KSW w Sport. Teraz sobotę chyba 21.45, 45 KSW 43, tam soldic z, z Drikusem. I tam była walka e, Saladina Parnasa z Arturem, z Arturem, Sowiński. Arturem Sowińskim. Arturem Sowiński. Druga walka w KSW, dziesiąta walka chyba albo jedenasta w karierze. I już wtedy było to widać, że właśnie że to jest talent, a nie tylko i wyłącznie sama praca, którą doszedł, tylko no od samego początku to miał. Polecam, polecam szczerze powiedziawszy nadrobić ten pojedynek, jeśli nie oglądaliście tej walki, albo nie pamiętacie jej dokładnie, jak już par nas w swojej drugiej walce w organizacji KSW. 10 dziesiątym zawodowym pojedynku po wygranej z Łukaszem Rajewskim wyglądał na tle byłego mistrza kategorii lekkiej, piórkowej, piórkowej bo lekkiej nie był, był pretendentem Artur Kornik-Sowiński. Deklasacja. Deklasacja i pokazywało to już potencjał Parnasa. Teraz jeszcze wzmocniony, jeśli chodzi o fizyczność. To jest petarda zawodnik, i, i naprawdę fajnie, że w organizacji KSW budował swoją pozycję. Przechodzimy płynnie do Gali, która za nami, a więc Gali UFC. Jeszcze jak moglibyśmy pokazać te wyniki Gali, tylko nie wiem, jak ona jest zapisana w, w statystykach i w grafikach. Nie, 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 to nie są, to nie są właśnie te. Może, może nie być tych wyników, natomiast no to gala bez większej historii. Brendan, Allen oczywiście w, w, walce, w walce wieczoru. Natomiast nasz, nas szczególnie interesował pojedynek rzecz jasna Łukasza Brzeskiego jego wyprawa na konfrontację z bratem Johna Walkera, Walterem Walkerem nie był faworyzowany Łukasz Brzeski przed tym pojedynkiem. Ja też w zeszłym tygodniu mówiłem i posypuję e, głowę popiołem, że mówiłem, że to jest zestawienie stworzone pod Walkera, żeby dobrze wszedł do organizacji UFC. Natomiast uważam, że bardzo dobrze nastawiony do tej, do tej walki wszedł Łukasz, Łukasz Brzeski. Ile mógł wyciągnąć, tyle wyciągnął. I moim zdaniem wygrał ten pojedynek, jeśli chodzi o, o karty punktowe, bo tam troszeczkę też dyskusji na ten temat było, czy, czy słuszna ta decyzja. Natomiast uważam, że jak po tak trudnym czasie, po słabych występach, gdzie można było wiele zarzucić Łukaszowi, to tutaj eksponował najmniej swoje gorsze strony. Takie, takie mam wrażenie, że sporo wniosków zostało wyciągniętych z ostatnich występów. To są właśnie punktacje trzech sędziów Erika Kolona Jucinio Camillo i Rika Wintera. Wszyscy sędziowie dali dwie pierwsze rundy dla Łukasza Brzeskiego, ta trzecia już na korzyść Walkera. Przede wszystkim Łukasz od samego początku pojedynku był bardzo aktywny i też pewnie pod wątpliwości niektórzy biorą tą pierwszą rundę. Ja też na spokojnie sobie tę pierwszą rundę jeszcze raz obejrzałem. Tam rzeczywiście Walker przewracał Brzeskiego, starał się go kontrolować, pod siatką, ale tak naprawdę miał zapiętą cały czas klamrę i to Łukasz pracował, zadawał ciosy i podobało mi się właśnie, jeśli chodzi, miał opisać dyspozycję Łukasza, starał się być cały czas aktywny. Nie było takich, jeśli patrzymy na te pierwsze dwie rundy, nie było takich momentów przestojów, że gdzieś łapał tlen non-stop pracował. Nawet kiedy był trzymany przez Walkera, tak naprawdę tak klamra nic mu nie robiła. Spokojnie wrócił do pozycji żółwia, stara się zadawać ciosy, punktować. To też są jakieś punkty, także wydaje mi się, że ta pierwsza runda jak najbardziej powinna pójść na jego korzyść. Druga runda to tak naprawdę do jednej bramki został zrobiony Walker. No wiadomo, tą trzecią rundę mógł sobie pozwolić oddać, także wydaje mi się, że walka jak najbardziej bardzo dobrze wytypowana. No i widać, że jest zmiana na lepsze. A czy wiesz co, tak tylko nie wiem, czy, czy, ci mogę, czy, czy się zgodzę z tym, że no, że tak trzecią rundę mógł oddać, bo nie wiem, czy jebnie, tam było... Jebni, no, Za no, no. no. no, no, Jeb duża się. różnica kilogramów. Ale, Ale ja jestem... Kategorie wagowe nie. są po coś. Nie, on nosi okulary dlatego, bo wierzę że wiesz, że bez to <śmary> nie uderzy. Ludzie z Radomia mają U, swoje zasady. No, nie no. no dobra, dobra. Dawaj, <śmary> no, no, jedziemy. No, 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 techniczkę na koniec możemy? Fej, face to face. Nie ma face. Jedziesz, jedziesz pro na no skórę. Ale ja się, ja się zgadzam z Patrykiem. że no nie dobrze, no i... mógł oddać trzecią rundę. Tylko ja też się nie zgadzam. No tak, ja też się nie zgadzam, z, zgadzam się ze sobą. Nie wiesz co, po prostu uważam, że ta trzecia runda została przegrana, dlatego że tutaj szwankowała przez całą walkę tak naprawdę u Łukasza Defensywa zapaśnicza. I w tej trzeciej rundzie on już, ja uważam, że po prostu. Nie miał siły, bo chciał początek tej rundy znowu aktywnie zapracować, znowu e, trochę było punktowania na nogach, a szybko został obalony i po prostu już przez deficyty też kondycyjne miał. Jest Huberta, na Jest Huberta, szacie, <grym> tak Pozdrawiamy Pozdrawiamy z się tak Pozdrawiam Huberta. Więc ja uważam, że to nie było takie taktyczne rozegranie, oddanie trzeciej rundy, tylko no po prostu już zabrakło troszkę sił. E, niesamowity klosz był Ale ja nie powiedziałem, że nie, nie powiedziałem, że taktycznie. Dobra, jeszcze ty nie tłumacz, tylko zawsze tylko... palnisz coś, a potem będziesz To palnisz, ale. Słuchaj, to podróbka Huberta, to nie wiem Grał zdecydowanie dwie pierwsze rundy, ale y, teraz wracając się do tej trzeciej rundy, ja jak obejrzałem, bo wcześniej już rozmawialiśmy o tym z maćkiem prywatnie. czy Łukasz nie powinien po prostu pomyśleć nad zmianą kategorii na 9 3. I stop. I dobra. I tutaj rzucasz, rzucasz pytanie. Jest nami na łączach człowiek, który przeżywa cały czas ten trip do Stanów Zjednoczonych. Jetlag go zmasakrował. Jest on. Zawsze uśmiechnięty, kolorowy, a tutaj stawia na takie smutniejsze barwy, bo też jego taki e, charakter w tym momencie trochę ucierpiał, bo zdrowie ucierpiało na tym tripie, ale chyba, panie Arturze, było warto. Rzecz jasna, Artur Gwóźdź, szef grupy Artnox Sports, ale nie ty, tylko Główny trener tak, Lukaze head, head coach, bo te uwagi były rzucane, jest zwycięstwo. No, to no chyba... i właśnie po czyjej jest tej stronie, czy prokulai Maćka, czy po mojej, Arturo. To powiedz, zaczekaj. No właśnie, i niech teraz ten, ten trip cały, ale na początek walkę oceni ze swojej perspektywy człowiek, który to widział z najbliższej odległości. Artur Gwóźdź, prosimy serdecznie. Czas jest twój. Dziękuję ci. <laughs> Dziękuję ci Maćku za taki piękny wstęp i opisanie mojej osoby, jak Zajmę. to nie ty. <laughs> teraz, tak, teraz tak poważnie. Co do walki, tego jak to wyglądało, to tak naprawdę specjalnie też pojechałem, Zresztą mówił o tym Arbi, pojechałem zobaczyć jak on sparuje, ten ostatni cykl spalingowy, żeby też zrozumieć co Arbi chce przekazać w tych sparingach i jak Łukasz ma reagować. Jeśli chodziło o y, efekty stójkowe, pracy w stójce, to mniej więcej wiedzieliśmy o co chodzi, ale też w narożniku moim był jego dawny trener i też dobry trener stójkowy Wojtek Hoły, który go prowadził od Dziczaka. Więc tutaj byłem y, o tą spokojną Jeśli chodzi o pracę zapaśniczą i grapplingową, dostawanie, to byliśmy świadomi tego, że przy tak dużej masie i przy tym, jak walczy y, Walker, y, że to będzie w taki sposób wyglądało. Chociaż zgodzę się też tutaj. Z wami, że za łatwo było balanie. To prawda. Ale tylko dlatego, że Łukasz za bardzo w niego wpadał. Jak zaczął kontrolować dystans w drugiej rundzie, już to było zdecydowanie lepiej. Ale też te obalenia nic nie robiły. Te obalenia tak naprawdę on to co też powiedział Albert, trzymał klamnę, nic nie robił. <laughs> Łukasz w tym czasie cały czas go bijał, wstawał, kontrolował. Nawet w narożniku jest taki moment, że pokazuje do mnie wszystko OK. Spokojnie Ci się nie dzieje, no bo tak to wyglądało. Po prostu ten nie miał pomysłu, Walker, na to, żeby coś zrobić. W ogóle nie był z pozycji, w których dominował i to był chyba klucz do tego, że te dwie rundy poszły na stronę Łukasza, z drugiej strony Łukasz był aktywniejszy w stójce. Ta druga runda byłaby, mogła być nawet skończona, bo tam było niewiele brakowało, tylko też Łukasz nie chciał się za mocno wyprócić i też obawiał się tego, że jak mocno z niego wpadnie, znowu zostanie wywrócony, ale trzymał tą lewą ręką dystans. Zadawał te podródki, były też kluczem do tego, żeby go tam lekko naruszać, bo on tak dziwnie się troszeczkę pochylał w, w dół. Eee, ewidentnie też trzecia runda no, zepsuta zdecydowanie. Później na charakterze z tego dosiadu ładnie wyszedł. Też tak naprawdę słuchał komend w narożniku i też to był bardzo dobry sukces. Tego, że Łukasz to bardzo ładnie zrobił. Nawet jak odwrócił losy spotkania, zobaczcie to w tej trzeciej rundzie, to za przeproszeniem w tej końcówce spierdolił, bo miał już tą pozycję taką, że to fajnie ubijał i tak dalej, jak go przypchnął. Walker, to Walker był tą końcówkę rundy, w końcowej rundzie już to on z góry, a nie bo to Łukasz mógł dowieść tą trzecią rundę do końca, oczywiście w początkowej fazie przegrywając ten pojedynek, jeśli chodzi o trzecią rundę. Artur, no to mamy pierwsze zwycięstwo, bo to jest sprawa najistotniejsza, jeśli chodzi o UFC, bo po to tam jechaliście. Ja też na, napisałem taki tweet i cały czas jestem konsekwentny w tym, w tym, co napisałem, że niezależnie od tego, jaka będzie przyszłość Łukasza Brzeskiego, czy uda się przedłużyć ten kontrakt z organizacją UFC, bo wiadomo, że teraz ta historia się gdzieś pewnie kończy na tym, na tym kontrakcie, natomiast no, pewnie walczycie o to, żeby przedłużyć ten kontrakt, to ma zwycięstwo w UFC. No. Tego chce praktycznie każdy zawodnik, który rozpoczyna przygodę z MMA, także czapki z głów za to, za to zwycięstwo po tym trudnym początku, wiadomo, walce te z Budajem, gdzie został oszukany, jeśli chodzi o werdykt sędziowski, to teraz pytanie, jakie ty dajesz szanse i czy już były wstępne rozmowy, jeśli chodzi o przedłużenie ewentualne kontraktu Łukasza Brzeskiego? I właśnie, jakie są szanse, że Łukasz pozostanie cały czas w UFC? Jeszcze ja ci powiem jedną rzecz. Tak jak powiedziałeś, jeżeli mają z tyłu głowy tą porażkę, wygraną porażkę przez okradzionego przez sędziów z Budajem i teraz tą wygraną, no to Łukasz powinien zostać e, w UFC. No, wiesz, Waga ciężka zawsze ma to do siebie, że ci zawodnicy są troszeczkę bardziej e, chronieni, honorowani, e, jakby to powiedzieć, e, w tych kontraktach, przy służaniu tych kontraktów, nieraz jest większa, większa ta tolerancja błędu, no, ale też tą walką udowodnił, że ma wielki charakter. I wcześniejsze walki on też się bił. No może poza jedną walką, tą pierwszą tą w Singapurze, którą po prostu dostał czoł za tańszy i tak naprawdę nie było co zbierać, z Williamsem też na charakterze leciał, chociaż tutaj jak pokazuje ta, ta dalsza praca, bo to też musimy sobie podpowiedzieć, odpowiedzieć na to, że ci zawodnicy, którzy walczyli z Łukaszem to nie są piździerce. Budaj wszedł jak taran później do samego końca, odbił się od Ruska a Costa teraz będzie bił się w dobrym pojedynku i też wygrywa wszystkie walki, a Williams jest do tego, do tej, od tej chwili od Łukasza niepokonany, więc tak naprawdę według mnie Łukasz był troszeczkę spisywany na straty, dając mu walkera z dobrym nazwiskiem, brat w dorożniku mocno pompowany miał wejść z przytupem, a został zatrzymany I to w sposób taki naprawdę bardzo, bardzo dobry bo to jeśli w tej płaszczyźnie, który miał dominować nie do końca ta dominacja wychodziła, bo Łukasz wychodził, wstawał kont kontrował, więc i bił też go przede wszystkim i, i zasłużył na te pierwsze dwa, dwie rundy jak najbardziej zwycięstwo co do twojej dalszej do tego uważam, że powinien dostać tą szansę i będę robił wszystko. Na razie rozmów żadnych nie było. E, troszeczkę za wcześnie myślę, że e, no odczekam. Do, do Artur, bo wiem, bo nie powiesz mi żadnych konkretów, i będziemy tak troszeczkę dookoła. Realnie, jak Ty na to patrzysz, znając e, rzeczywistość, jeśli chodzi o organizację UFC, ile procent dajesz, że zostanie Łukasz? Ile procent? Tylko chcę liczbę: 70-30. Że zostanie. Tak. E, to, to, to to wysoko. To ja dalej, Artur, pociągnę temat i odbiję piłeczkę w stronę tego, co Albert zarzucił przed chwilą, bo mówię no. że faktycznie zawodnicy wagi ciężkiej są trochę bardziej chronieni, no bo nie ma ich zbyt wielu na, na rynku i to jest pełna zgoda. Ta dywizja w ogóle też w UFC ma najmniej zawodników chyba ze wszystkich kategorii wagowych, ale czy Twoim zdaniem na przykład Łukasz powinien się tej wagi ciężkiej trzymać, bo w ten sposób będzie mu trochę łatwiej się utrzymać? W UFC, czy jednak to przemyślenie półciężkie jest lepsze, jakby rozwojowo dla, dla niego i jego po prostu umiejętności? Wiesz co, no, na pewno zderzenie z takimi kolokwami, jakimi się spotyka, czyli z takimi zawodnikami, którzy zbijają do 120 kg, a nie są lekkimi. Bo Łukasz tak naprawdę ważą 106 kg, 107 kg. No to macie rację. No może faktycznie lepiej by było o tym 93 kg, chociaż kurczę, ja w to wątpię, bo Łukasz ma strasznie duże giry i i tutaj ten dół cały osadzony tak dość, dość mocno, a tutaj tę górę ma bardzo taką małą, ale, ale dół ma dość szeroki i ciężki, więc jak czy uda się to zbić na te 93 kg, można spróbować. To nie jest głupi pomysł, wiem, że Arbi w tym kierunku jego trenerem myśli. Widząc też innych zawodników kategorii 93 kg, którzy sparują z Łukaszem, to wyglądają tak samo jak on, więc kto wie, czy tutaj też nie jest może sukces jego jego opcji. Tylko z drugiej strony będzie taka sama sytuacja, jak kiedyś walczyłem w brazylijskim żywicu, że walcząc z zawodnikami ciężkimi, by, byłem zdecydowanie dla nich siłowo wytrzymywałem lepiej, ale byłem szybszy i dlatego wygrywałem, a jak szedłem do kategorii niższej, to z tej kategorii niższej oni byli tak samo dynamiczni, silniejsi i silni podobnie i te pojedynki już były bardziej wyrównane, więc tutaj akurat nie wiem, czy to będzie sukces, bo jeżeli byśmy popracowali nad Łukaszem, nad mocną pracą defensywną w zapasach, nad tymi wybronami takimi mocniejszymi, timingowymi, żeby nie dawać się wywracać i żeby nie narobić się tak długo i wstawać, przy jego kondycji, przy jego wytrzymałości, to on może naprawdę jeszcze sobie poradzić yy, w tej kategorii wagowej. Ja się, ja się zgadzam, że zejście ewentualne miałoby swoje plusy i minusy. Zresztą mógłbyś odwinąć naszą, naszą rozmowę sprzed chyba poprzedniej walki Łukasza, albo po ostatnim pojedynku, jak rozmawialiśmy. że Ja już gdzieś rozmawiałem na, na, na sali WCA z Arwim i mi Arvi sugerował, że on gdzieś jest za tym, żeby może spróbować tego przejścia do kategorii półciężkiej i on będzie e, robił e, ruchy w tym, w tym kierunku. Natomiast na razie jest ta kategoria ciężka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast oczywiście, wizyta w Stanach Zjednoczonych to też Artur. Da ciebie szansę, aby porozmawiać z matchmakerami albo przedstawicielami organizacji. UFC, bo miałeś się nie wypowiadać na temat zawodników ewentualnie i Garze swoich zawodników podopiecznych do UFC, natomiast też napisałeś o tym, że matchmakerzy są zainteresowani poszczególnymi kategoriami wagowymi, jeśli chodzi o polskich zawodników i to jest chyba dobry prognostyk przed ewentualnymi potencjalnymi transferami. E, czy polskich teraz... zawodników czy Art -noxów? bo to jest też pierwszy jakby znak zapytania. Padły kategorie e... europejskie podejrzewam. E, powiem wam tak, tak ja jestem po rozmowie e, o Face to face z Seanem Shelbym, To bardzo fajna rozmowa. Jak sami wiecie, to jest człowiek odpowiedzialny za te kategorie mniejsze czyli 77, 70, 66 i 61. Ale też po dość yy, konwersacji na, 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 na Ozapie, bo nie było go wtedy w Vegas i nie można było z nim porozmawiać. Mówię o Mikeu Maynardzie, który de facto wysłał yy, taką specjalną adnotację do tego, żeby yy, podsyłać mu tych zawodników którzy będą w jego kategoriach wagowych, o których już wspominałem, to jest 84,93 waga ciężka i 57 kg, w z Więc oni tak otwierają się, teraz na pewno na Contender, no wiesz, no wysyłając, możemy wysłać kogokolwiek chcemy, czy on zostanie zaakceptowany, no to to już jest dalsza droga matchmakerów i osób, którzy są za to odpowiedzialni i oni będą pewnie dobierać w taki, a inny sposób jeśli chodzi o tą moją kategorię to też wam powiem taką ciekawostkę, że myślałem nawet o jednym zawodniku spoza Arnoxa, do którego napisałem też, bo po prostu uważałem, że jest możliwość, jaka teraz może, można byłoby go wrzucić na tego kontendera no ale już inny menadżer z Polski też napisał do niego, bo czyli dostał to same Adnotacje, które ja dostałem od Majka Maynarda, więc e, też na pewno będzie zgłoszony. Fajny, ciekawy tego ja bardzo też mu kibicuję, więc może się, może się dostać. E, ja też zgłosiłem już trzech zawodników na tę kategorię wagową, na te kategorie wagowe zobaczymy co z tego będzie co do kategorii mniejszych, no to dzisiaj został wysłany mail do, to, to, to dobra. do do których kategorii zgłosiłeś swoich podopiecznych zawodników to będziemy szukać sobie pewnie, bo nam nazwisk nie będziesz mówił, bo, bo jak się zakończy fiaskiem no to będzie, że a, Gwóźdź gówno załatwił nie, haha, ha, nie ma, nie ma przebicia natomiast ale to nie ja, no to tak, tak by było natomiast ja wiem tak samo było, że w Pojechałem do narożnika Polskiego i, i chuja się znam na, na tym wszystkim. A tak naprawdę, jakby się słyszeli komentarze, nawet Armin to sam powiedział i to cośmy podpowiadali, to wszystko to, co było podpowiadane, wychodziło. Więc ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo nie jestem żadnym coachem, ale, ale staram się jak mogę pomóc i staram się rozumieć to MMA. I też będąc na tych galach w narożnikach, wielokrotnie też popatruję trenerów i uczę się od nich. Wracając teraz do Twojej, do, do tego na które kategorie wagowe, no to e, 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 84 kg, 90, e, momencie 93 kg też. Tak, wagi ciężkiej nie zgłaszałem, bo mam dwóch zawodników, którzy są z spoza tego wieku, bo pamiętajmy to, co powiedziałem, jeśli chodzi o, o Majka Maynarda i Szona Szelbiego, no to, to te kategorie wagowe, jeśli chodzi o kontender. I zakres wiekowy to ma być młody, młodzi ludzie z dobrymi rekordami, prospekty z danych krajów, którzy tam nie wiem, przekraczają roku 30. A, na, a do tego kategoria 70 kg zgłosiłem. Okej, okay. no dobra, no to, no to coś wiemy. coś wiemy. Artur, ja Cię nie chcę dzisiaj trzymać, bo yy, zdrówko musisz wyleczyć i się pewnie będziemy, będziemy łapać spokojnie, natomiast widzę, że nie jest wcale tak źle, jak pisałeś, także żyjesz, masz, ma, masz się dobrze. W miarę. W miarę się szybko podniosłem, że ona mnie postawiła trochę na nogi, ale nie ukrywam, że jadąc już do Wegas, e, czułem się fatalnie. E, jeśli by była taka, taka możliwość, żeby to jechał ktoś inny, no to powiem Wam szczerze, bym to wpuścił. Ale wiary to jakoś dotrzymaliśmy, a ja już wróciłem, no to jednak samoloty, klimatyzacja, przy zmiany czasowe, e, klimat z hotelu też zrobiłem ale też musiałem z Łukaszem porobić też treningi i byłem jego workiem do rzucania, więc... E, Proszę, żebyś to dostała. Ale ogólnie, no, wiesz, wyjazd, tak jak powiedziałeś, no, w ogóle inaczej jest, to jest właśnie piękne i zarazem pobudzające e, emocje, to, że jesteś inaczej traktowany, jak wygrywasz. Nie? No, zdarzyło nam się to pierwszy raz i wiem teraz, czym to się je. E, to nie jest tak, że jesteś od razu kopnięty za przeproszeniem w dupę, wysłany do hotelu albo do szpitala i tyle Cię widziało, tylko jesteś tam gloryfikowany, są robione z Tobą zdjęcia, wywiady, e, w miarę potrzeby dostajesz to, co, co chcesz. Więc jednak ci zwycięstwo tam w tym UFC jest to naprawdę y, bardzo prestiżowe wtedy, jak wygrywasz. No wiesz, trzeba było nie latać po tym mieście, po Vegas i nie zwiedzać, tylko w hotelu siedzieć, to może byś nie zachorował. Nie no, oczywiście żartuję. Ogromne gratulacje Artur dla Ciebie i dla całej ekipy, bo przyglądaliśmy się. Ja też mówiłem, że faworytem jest w tym pojedynku Walker, natomiast Łukasz naprawdę podszedł do sprawy mądrze nastawiony, bo też mam wrażenie, że przygotowanie mentalne tutaj było, było istotne i, i zagrało fajnie to wszystko. Także szapobaczapki baczapki z głów dla Ciebie, dla e, trenera Hołego, ale także dla, dla sztabu i dla samego, e, dla samego Łukasza. No i słyszymy się, bo pewnie bo, bo, bo będziemy w kontakcie także w kolejnych tygodniach. Porozmawiamy na, na, na inne tematy. Dziękujemy za dzisiaj serdecznie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki Artur, Dziękujemy. Się. Artur nam tutaj spuentował troszeczkę ten występ Łukasza Brzeskiego, bo to było najważniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o ostatnią galę UFC. No i tyle. No. Zobaczymy, czy Łukasz podłuży, przedłuży ten kontrakt, czy nie przedłuży tego kontraktu. Ja stawiam 50 na 50. Czy no, w pewnym sensie można powiedzieć, że przez to właśnie, że to jest waga ciężka, to, to trochę jak żubr pod ochroną. W pewnym sensie. No to 60-40. No, 60, tak, tak, niech będzie 60-40. Bo w innej kategorii to po tych trzech już by go nie było. No ta walka też jeszcze tak nie porwała, występuje. nie? Znaczy, no. generalnie ja uważam tak, że. Ale no też nie była zła. właśnie. Uważam, że jakby te opinie w sieci były trochę przesadzone co do tego, tak, jak zła była ta walka. W drugiej rundzie uważam, że Łukasz wyglądał świetnie. Naprawdę, że to dobrze się oglądało też po prostu, a nie, że, że tę rundę wygrał zdecydowanie. I wydaje mi się, że tutaj jakby. Główną winę za to, jak ten pojedynek wyglądał pod kątem tym zamulającym, to raczej ponosił rywal, a nie, nie Łukasz. Tak bym wziął Przecież nigdy nie, nie Polak. Nie, nie, no, nie, no oczywiście. No, wiadomo, że tamten chciał sprowadzać, a Łukasz chciał jednak toczyć walkę w, w stójce. No to wiadomo, która poczyna. Znaczy palicho, gdyby chciał sprowadzać, ale coś tam jeszcze robić, a, leżeć. a nie po prostu leżeć. No leżeć. No. Jest, no, no, te pierwsze dwie rundy naprawdę nie były złe. Wiadomo, że przygapiało dosyć łatwo te sprowadzenia, dlatego e, można się zastanowić a propos, żeby. On był w stanie konkurować z tymi gościami, którzy mają tak dobre warunki fizyczne, a bardziej bym stał przy tym, co powiedział Artur 7030, że jednak zobaczymy dalej Łukasza Przewskiego. A ty masz informację za wielkie wody, także może, może tak być. Timer jest na czacie pisze, powiedz Patrykowi, że to ja zrobię mu gilotynę za to, że skazał mnie na pożarcie z Poliszczukiem i masz kolejny sparing zaatwiony. Ja wow. Dziękujemy, do widzenia. Jeszcze Dobra. Głowy nie masz, Dustin <laughs> także to będzie lepsza skuteczność niż Dasina. Moi drodzy, przechodzimy do tego, ja co... A nie, oj, to też jest jadalne? Wszystko, wszystko jest Ten dół też? Nie, nie. dół nie. nie to jest okay, dół stasz. dla hieny. Dół A, dla hieny. Nie, nie, bo ja tylko chciałem pokazać te dwie strony. Przekrój. Tak. Nie no, jest, jest, jest dobry. Do to, że... Zjedliśmy przed momentem na rozmowie z Arturem jest. po kawałku i naprawdę nie jest… Nie, nie, nie za słodki. <laughs> jest dobry. Jest nie jest nie tylko dobry. wizualnie. Jest naprawdę, jest, naprawdę jest naprawdę dobry. Jest naprawdę pyszny, owocowy, smaczny, także ale... e, wchodzi od serca. No tak, sposób. ale to już według mojego przepisu. Tak, na pewno. Miałeś chyba ten spód kartonowy. tyle do gadania, żeby nie przeszkadzać i pójść wcześniej spać. Moi drodzy, przechodzimy do gali UFC 300, bo to jest historia niebywała, jak nafaszerowana jest ta gala fantastycznymi zestawieniami, fantastycznymi nazwiskami. To może pokażmy rozpiskę UFC 300, kartę walk, co zobaczymy w tej rozpisce już w weekend, bo naprawdę od A do Z. Od A do Z to trzeba oglądać, bo jeśli kartę wstępną rozpoczyna konfrontacja Kodiego, garbrata z niewieszonem Figueredo, to to jest popiewszone. Potem wchodzi ci gość. Który bił się na gali UFC 100, UFC 200, UFC 300, ma ponad 40 walk 40 UFC, walk, UFC Jim Miller w konfrontacji z Bobim Greenem. Potem wchodzi ci Jessica Andrasz z Mariną Rodriguez, i potem nie no, to jest dobre. Jak na panie to jest dobre ze sobą? Na... Kiwasz no. głową. No po... zacznijmy, no spoko. No, bez przesady, Potem masz Ternera z Moikano, potem masz Lopeza króla Poddań z sodikiem Jusufem, y, którego fanem jest Alberto Zimkowski, potem masz Holly Holmes debiutującą Kaylą e, Harrison. No i tak idziesz w górę, i tych nazwisk turbomocnych jest coraz więcej. Eee, no Katar oczywiście to Sterling zestawienie Michala, czy... wiadomo, psuje z Kodym Brandarzem, bo, bo to jest me medialne zestawienie. Natomiast mamy w karcie głównej cztery pojedynki i wszystkie torpedy. Alex Pereira, Jamachal Hill, Zhang Sian z Xiaonan Yan, Justin Gage z Maxem Holełem, czas olivera z Armanem z Sarukianem. Nie wiem od czego zaczynać, bo moglibyśmy każdy pojedynek pewnie analizować po kilkanaście minut, bo naprawdę jest, jest co oglądać. No. Jest co oglądać. Nie no, jest y gala tos Ogólnie uważam, że jakby... Te debaty, które toczyły się w sieci, czy jest lepsza karta UFC 299 czy UFC 300, były trochę na wyrost. Opierały się tylko na kartach głównych. O, opierało się to na kartach głównych, opierało się to na zawodzie związanym z main eventem UFC 300. Ja ten zawód rozumiem, ja ten zawód też trochę podzielam. Głównie przez pryzmat tego, co Dana White wygadywał. Natomiast jeśli porównamy tak od A do Z, to jest karta o wiele lepsza. To jest karta, której w tym roku moim zdaniem nie da się przebić. Ja bym porównał, w ogóle pokazał, wiadomo teraz będzie nam ciężko ocenić kartę UFC 100 i UFC 200, bo perspektywa się zmienia i też postacie się zmieniają na przestrzeni lat, to niektórym kibicom pewnie nic nie powie, ale tak ciekawostkowo bym chciał pokazać jak wyglądała rozpiska UFC 100 i jak wyglądała rozpiska UFC 200. To może po Pokażmy UFC, UFC 100. To oczywiście gala, która odbyła się w lipcu 2009, 2009 roku. Brock Lesnar, George St. Pierre, Dan Henderson, <coughs> Akiyama, Mark Coleman, Jim Miller, John Jones, no nie no, też nazwiska całkiem, 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 to był 11 lipca 2009 roku, tak. To ciekawe... chyba było w ogóle, był tak tu, tu, Fight Night i chyba gala numerowana, jakoś było trzy gale, Hazardy pod rząd, jak było UFC 200, z tego co pamiętam. To 200, po... ale 20, tutaj, 200, tutaj, no? tutaj, jeśli chcecie coś nadrobić, to knockout Dana Hendersona na Michael'u w z tej gali wow. UFC 100, bo to jest jeden z najlepszych knockoutów w jest. historii. I najbardziej brutalny. No i UFC 200 możemy pokazać, to była gala w lipcu 2016 roku, gdzie doszło do konfrontacji Amadeu Nunes z Michelin. Tate, Leznar z Markiem Huntem tego nie było, Daniel Cormier z Andersonem, Sylwą Razzardo z Frankiem Edgarem, Cain Velasquez z Travisem Brownem, no i między Tylko innymi. Tylko tutaj trzeba dodać, że było bardzo dużo zawirowań wokół tego, bo DC miał walczyć z Johnem Jonesem. John Jones wpadł wtedy, to jest jeden z takich chyba najsłynniejszych klipów z USC Embedded, kiedy Dana White na zapleczu informuje Daniela Cormiera, że, że Jones wpadł na dopingu Był tutaj przecież też zapowiadany rewanż Conora McGregora z Nate'em Diazem, ta walka została zdjęta i ostatecznie przesunięta na UFC 202, dlatego że Konor nie wypełnił e, mm, obowiązków medialnych. E, swoją drogą niewyobrażalne, że wyobraź sobie dzisiaj, że, że masz coś takiego, masz, nie wiem, Konora na, na jakiejś gali, i, nie wiem, on się nie przyjeżdża na, na konfę i daj na nawet ściąga go z karty walk. No, nie, nie, nie sądzę, żeby to mogło kiedykolwiek mieć miejsce w tym momencie. Także no, to była karta mocno przetrzebiona, więc wydaje mi się, że z tym main eventem, jak to się skończyło, to. To tam było jeszcze gorzej... W nie no, miałeś jeszcze niż... Broka, bo pamiętamy ten trailer taki, że kończy się zapowiedź i taka petarda, potem po czerni wjeżdża postać tego Broka i jest koniec trailera i każdy uff wraca <laughs> Lesnar I na końcu tego nie ma, nie, nie no, no, to, 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 to też by była petarda, no tam sporo zabierało. Sporo nie, zawierowa... ta walka ona się tam nie odbyła, i tylko nie zakończyło się no contestem? No contestem. No contestem, no. ale walka się odbyła w klatce. Nie, nie było tego nie? występu, nie. Tak? Nie, nie, nie było. pamiętam, okej. Okay. No, więc tak, tak. Więc y, moim zdaniem ta, ta karta UFC 300, ona jest. Y, powinniśmy oceniać te, te gale od A do Z, bo tak jak mówisz, no jak spojrzeliśmy na to, co tam jest rozpisane, no to ja nie wyobrażam sobie, nie że to jest. Nie taki... była ta walka. No właśnie. On chyba wpadł na dopingu wtedy, Lesnar. To nie było tak, że wpadł na dopingu? Wpadł na dopingu. No więc. Y właśnie coś, coś mi się kojarzyło, że ten, że, yy, że, że ściemniesz. Nie też dobrze. No nie, no wiesz, co nie powiem właśnie jakoś tak, bo tam były zakresy. Ale wracając tutaj, no jakby są takie y, karty numerowane i nie mam zamiaru tego ukrywać, że ja nie wiem, opuszczam sobie tam early prelimsy czy coś, albo dołączam od którejś walki, albo wyłączam się na, na jakieś dwa zestawienia. E, no a tutaj to tu trzeba po prostu siedzieć od ta do Z, od tej północy, jak się zacznie, to, to do 7 rano jest młodzka. No mi się wydaje, że tutaj już od samego dołu ta karta wstępna mogła być spokojnie kartą główną. Znakomite pojedynki, a w ogóle swoją drogą, na który pojedynek najbardziej czekacie? Jakbyście się... wiadomo, ciężko jest wybrać, ale macie jakiegoś swojego faworyta lub kilka walk, bo wydaje mi się, że tutaj... Tutaj na, na walce? Ja szczerze powiedziawszy najbardziej czekam na Maxa z Justinem, bo mam tutaj ja tak taki samo. cichy typ, że w 28 walkach nie widzieliśmy na deskach Maxa Ja a tak przyglądając się ostatnio wywiadom i wypowiedziom yy, Maxa, yy, no to mam wrażenie, Justin Gaethje, patrząc na to, że jest zawodnikiem z wyższej kategorii, będzie tym pierwszym, który posadzi Maxa Hollowaya. A, A po których, o które wypowiedzi na deski. Ci chodzi? Nie słuchając jego wywiadów, po prostu. No tak, że, jakby, że to jest jakby. Uważam, że na tym moment... nie Czy coś, co, co mówi. Nie, jak, w jaki sposób mówi? Że to już jest okay. moment, w którym zaczyna płacić cenę za, za, nie wiem, swoje pojedynki, za liczne e, wojny. Powolutku to się zaczyna, nie wiem. Może odkładać, może te złudne, złudne wrażenie, natomiast mam, mam wrażenie, że e, no, to, to może być ten pojedynek z Justinem Gage, że zobaczymy na deskach Maxa Hollowaya. Może no. się to nie wydarzyć, oczywiście. Natomiast no, gdzieś tutaj e, taki. Taki typ. Chociaż ja jestem wielkim fanem Maxa to tutaj e, widzę zwycięstwo Justina. Ja tego mu nie życzę, mega jaram się w ogóle tym e, pojedynkiem, nie będą, ale tak jak ty powiedziałeś macie wyższa kategoria wagowa. Tutaj też nie będzie miał takiej przewagi i warunków fizycznych, e, przede wszystkim zasięgu. Też e, jadąc do OKTAGONu jak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy sobie a propos tego pojedynku i te warunki fizyczne są bardzo e, zbliżone i wydaje mi się, że jednak e, takim Mocniejszym zawodnikiem fizycznie będzie Justin Gaethje No i dodatkowo to też jest prawdziwy power puncher. I rzeczywiście może to, może to mieć miejsce, ale z drugiej strony no Holloway, ja sobie nie przypominam, żeby Holloway kiedykolwiek leżał, ale wydaje mi się, że jestem przekonany, przekonany jestem, nie leżał, że to będzie znakomite, znakomite starcie. Ja też mam bardzo duże obawy co do tego, że, że Gejci może Holloway a znokautować, a Holloway jest u mnie... No nie wiem, nigdy nie robiłem takiego rankingu, ale myślę, że to, top 10 ulubionych zawodników to na pewno w historii, a myślę, że nawet top 5 mógłby się tam załapać. Natomiast no gdzieś... Staram się łapać nadzieję z kolei ja, słuchając wypowiedzi, cholowała, to ja w drugą stronę. Ja zaczynam nabierać trochę nadziei. Ja wiesz, i... ja, ja nawet nie patrzę na treść, tylko na sposób, w jaki on. Wiadomo, że on zawsze miał trochę taki język Nie no, on już miał, tak miał wcześniej. Tak jak był mistrzem, ja wiem, to on miał takie ale... wywiady, że ludzie się obawiali, czy on zaraz do szpitala nie zejdzie. No tak, wiadomo, że... że teraz moja kategoria to może zrywać z drugiej strony na plus, że jednak tego odwadniania nie będzie tak dużo i ten organizm. Nie wygląda tak... zupełnie inaczej. Nie... A moim zdaniem, właśnie ja odnoszę wrażenie, że jak go słucham. To on jest sfrustrowany, żeby nie powiedzieć w kur za, na to wszystko, co, co się w sieci niesie, właśnie, że nie ma szans, że przypominają ludzie walkę z Dustinem Porierem, jak to wyglądało i tak dalej, i tak dalej. I, I on chyba naprawdę, ja widzę po nim z kolei taki ogień, że, że chce to udowodnić, tak jak gdzieś rzucił w tym swoim promosie, że jak gladiatorzy kiedyś wychodzili walczyć, to nie było kategorii wagowych i nikt się nie zastanawiał, kto ile waży, więc dlaczego teraz przywiązujesz do tego taką wagę. Oczywiście to jest troszkę podpubliczka, ale e, no mam nadzieję, że tutaj ruchliwość przede wszystkim ruchliwość, zdolność do, do wydłużanych kombinacji ze strony Maxa, no bo tutaj z jego strony to będzie volume, a nie, a nie siła ciosu, że, że gdzieś będzie w stanie tę walkę jakoś kontrolować, przynajmniej do pewnego momentu. Nie chcę, żeby to się skończyło zbyt szybko. Jamahal Hill kontra Alex Pereira, bo to jest pojedynek wieczoru. Wiadomo, że podobno były różne pomysły, różne propozycje. Nie wiadomo, ile, ile w tym prawdy. Czy Hill po tak długiej przerwie, bo mam wrażenie, że to jest faktor, o którym nie można zapominać po długiej kontuzji, długiej rekonwalescencji Hmm, problemy oczywiście z, z kolanem. No, wraca na konfrontację ze znakomitym strajkerem Alexem Pereirą. Czy tutaj może coś ugrać, czy jednak to powinien być spacerek, jeśli chodzi o hmm, Alexa, Alexa Pereira. Ja faworyzuję zdecydowanie Alexa Pereira i wydaje mi się, że jest w stanie posłać na deski bardzo swobodnie Jamahala Hila i jednak troszeczkę rdzy zostanie, jeśli chodzi o tę przerwę byłego mistrza. Wiadomo, no też Jamachal Hill tylko raz przegrywał chyba z Craigiem, przez... No to, było, to było takie, złamanie wiadomo, ręki, prawda? Tak, to było prawie złamanie ręki, wiadomo, ale też jak się tym partnerem dysponuje Craig. Z drugiej strony też Jamachal ma taki styl, można powiedzieć, troszkę taki uliczny, ale z drugiej strony potrafi, no również swoich rywali, potrafi trafiać, ale tak jak tu powiedziałeś, Maciek jest też bardzo otwarty i wydaje mi się, że jest takim naprawdę wybornym strikerem, jakim jest Pereira nie można tego robić. Z drugiej strony no też Jamahal to też świetny zawodnik jiu-jitsu. Naprawdę on tego nie robi w walkach, ale on naprawdę potrafi zejść do dwóch nóg, do jednej nogi, ale on jednak mimo wszystko raczej wykorzystuje bardziej takie brutalne rozwiązania i wydaje się, że tak powinien właśnie zawalczyć z Pereirą. Z drugiej strony właśnie jak patrzymy jak Pereirę jak rozwija się parterowo, że co, on coraz lepiej kuma wybrony tą grę parterową, jeśli chodzi o tą samą defensywę zapaśniczą, to widzę tutaj w nim naprawdę dużego Faworyta. Dwa, dwa przede wszystkim też tak powiedzieć, długa e, przerwa, ale nie można skreślać, mi się wydaje Dzamachal e, Hilla. Z drugiej strony też jeszcze jedna rzecz ważna. E, większość osób, które w końcu bije Pereira, robi po odchyleniu, a jednak Damachal e, Hilly jest. On wie jest, no, tak. On takie. wie tak, to, to jest Przezcie, Heel. On, on przepuszcza i dużo to bije jak... w drugim. To jest Damahal dom... Heal, to jest No na... tak bije. Łeb odsunięty. Przekon go tym krótkim sierpem palnie, jak on mu wejdzie tą głową. To no będzie tak, jak ryszał, na tej maszynie No i jest Performance no... Institute, no leci mu głowa, no stary, będą potem te przeróbki takie latały, dzisiaj pokażemy parę tych przeróbek i będzie idealnie spadający na matę, witający się czaszką i brodą z matą Jemma A Harkity. jak byś procentowo rozłożył tuszantę w tym pojedynku? Procentowo? No. 70-30 Pereira. 70 -30. Jakby w ogóle, wiesz, jakby uważam, że też e, cały czas patrzymy na Alexa Pereira jako zawodnika, który jest kickboxerem. E, bo, bo tak nokautuje, bo z tej płaszczyzny korzysta, bo on jest trochę taki zabetonowany, sztywny jeśli chodzi o, o tę stójkę i, i mocno stawia na te, na te swoje sprawdzone kombinacje. Czy ten Lewy sierp, ten prosty, tak bije. No, no ma, to, ma, ma to schematycznie gdzieś, gdzieś ustawione. Natomiast my zapominamy o tym, że on się cały czas rozwija. Czy to jest chłop, który defensywę zapaśniczą podejrzewam, łupie przez cały czas z Gloverem Teixeirą. Tym bardziej Glover, Glover się bił z Jamachalem tak. Hillem Na pełnym dystansie wygrywał ostatni pojedynek, bo to jest ostatnia walka Jamachala Hilla. Czyli jeśli ma posiadać jakiś bank informacji, to ma to źródło najbliżej siebie. Bo ma najświeższego gościa, z którym się bił Jamachal Hill, przed tą przerwą. Czyli jeśli ma jakkolwiek przypominać zawodnika sprzed tej przerwy Jamachal Hill, to właśnie z tej walki z Gloverem Teixeirą. Zresztą... Nie wiem, czy pamiętacie, ale ten temat tego potencjalnego zestawienia, on się zaczął właśnie wtedy w Brazylii, w styczniu zeszłego roku, bo Alex Pereira był wtedy w narożniku, kiedy Glover został zdemolowany. Mm. I tam były takie obrazki, które później latały po, po Twitterze, było to wykorzystywane, jak on mierzył tym wzrokiem, będąc jeszcze wtedy w wadze średniej. Tak. On już wtedy mierzył wzrokiem tego hila. Już chłopak chciało ubić, to jest... Już egzekucja. Już wtedy no. było takie ziarno zasiane medialnie. Ja pamiętam, że bardzo szybko się zaczęło, że tam ludzie pisali, dobra, tam fakty. dajcie mi tylko tę walkę, że już w ogóle nie interesuje ich, co, co tam Pereira ma zamiar robić dalej w wadze średniej. Także moim zdaniem to jest też taka walka, która będzie miała dla Peregry, mimo że on sprawia wrażenie bardzo chłodnego, opanowanego. I na pewno taki będzie w klatce wyrachowany dalej, ale jest ten zależek taki moim zdaniem też personalny, żeby pomścić swojego przyjaciela, mentora. Ja uważam, że to jest dużo czynników, które się składają na to, że ten pojedynek jeszcze może być łatwiejszy pod tym kątem właśnie przygotowania niż, niż ta walka, gdyby był w sztosie treningowym Jamach Al Hill. No że jakby te, te, te składowe powodują, że... No nie wiem, no dla mnie Pereira jest jakimś takim gigantem. No to, to że to jest ta szama i wiesz, i cały czas twarz bez mimiki e, mimiki kompletnie. Ja uważam też w ogóle, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo, że też w ogóle Hill, to oczywiście on był mistrzem, tak? Ale on do tej walki o pas wskoczył tak awaryjnie, w sensie ta walka była tak awaryjnie zestawiona z tym Gloverem. Pokonał Glovera, który już był praktycznie po drugiej stronie rzeki, to jest druga sprawa. Eee, walka. Nie, o, o ale o jak jak widzę, cały chodzi czas o to, że Machal on... Hill, to mi się przypomina jedna sytuacja. Johnny Walker, Johnny i Walker. jak wpadał, właśnie Johnny Wiesz co, Ale nawet ten Johnny Walker, nie wiem, czy oprócz Glovera to nie jest największy, najcenniejszy skalp. No, miał w Tiago tarierze, jeszcze chwila. Santosza. Tak, no Thiago Santosza, Santosa, który już też był rozwalony no po, po kolanach. Także też chodzi o to, że on się nie mierzył z takim absolutnym topem, czego nie można powiedzieć o, o Pereira. Ale jest wytrzymały, bo też kilka bombek w swojej karierze potrafił przyjąć Jamal Khairi, zobaczymy czy będzie w stanie przyjąć cios od gościa, który bije rekordy maszyn w Performance Institute no, i bije mocniej niż Francis Ganu. podobno. Wydawało się, że Strickland też ma bardzo twardą głowę, a jak się zapoznał w ciosem, ciosem. Frejry to, to, to od razu wjechał prawie w spanko, także no, czy, czy, trzeba wydaje mi się tutaj bardzo uważać. No, Faworyt. No zdecydowanie, Alex, Alex, Alex Pereira. Wydaje mi się, że wszystkim mądra gra stójkowa, bazowanie na tym, że jednak ustawić mocno otwartego Hila, jeśli uda się Perejrze wywierać moimi kroszkami presję, wydaje mi się, że to powinien zakończyć przed czasem. Ale z drugiej strony też Perej, przepraszam, Jamahal, jedna tylko przegrana, ten uliczny styl, dodatkowo, jeśli będzie korzystał ze swojego jiu uda się sprowadzić na ziemię, tam jest szansa, ale szanse daje małe. Prezentowo? No tak 70-30 okay. uważam, że knockout tak do trzeciej rundy max. Z innych pojedynków na pewno kategoria półciężka to jest coś, co nas interesuje. Natomiast zanim przejdziemy, bo, bo chciałbym was zapytać o krótki typ Rakic z Prochaszką. Bo, bo to też jest jednak ciekawy. Zdecydowanie później przejdziemy jeszcze do Oliveira, oczywiście z Armanem, Armanem Sarukianem. To chciałbym pokazać kilka statystyk, bo ta gala jest wyjątkowa pod wieloma względami. Dwunastu byłych lub aktualnych mistrzów, jeśli chodzi o <Ky> rozpiskę Walk. To jest y, statystyka, która robi potworne, potworne wrażenie. Alex Pereira, Willy Jamahal Hill, Max Holloway, Justin Gaethje, Izzy Prochaszka, e, Charles Oliveira, Dave Ashon, Figueredo, Aljamain Sterling, e, Holly Holm, Cody Garbrandt, Jessica Andrasz. To jest historia niebywała. Dodatkowo, jeśli chodzi o aktualną scenę MMA, siedmiu zawodników z rankingu Pound for Pound, a <coughs> więc bez podziału na kategorie wagowe wystąpi podczas jednego wydarzenia. E, Alex Pereira, Willy e, Sean Jan, e, Aljamain, Sterling. Czas Olivera, Jessica Andrasz oraz Max Holloway. No i 18 zawodników z rankingów aktualnie w rozpisce jednej gali. Także gdybyśmy mieli zostawić dziewięć pojedynków, jeśli patrząc na liczbę, to są zawodnicy rankingowi. Także kapitalnie zestawiona ta rozpiska, jeśli chodzi o cały kształt. Panowie, typna Rakicz prochaszka. No bo kategoria półciężka, wiadomo, znamy jednego pana, i śledziliśmy jednego i, i drugiego, czeski samuraj nazywany przez rakicza fake samurajem, i powiedział, że mu to udowodni w klatce, że nie jest żadnym fake samurajem. Natomiast też wiemy, że różne momenty w swoich karierach miał i Rakicz i, i i Prochaszka i trochę inny miał być scenariusz na, na te nazwiska, jeśli chodzi o tę te, o te rzeczywistość, bo wiadomo, że w tej rozgrywce miał się znajdować także e, Janek, Janek Bochowicz, to wszystko się gdzieś posypało jak domek z kart, jest Rakic z Prochaszką. Kto tutaj jest waszym faworytem, jeśli chodzi o ten, o ten pojedynek? Ja, blisko Czecha. Ja też uważam, że, że Prochaska też pamiętajmy, że nie walczył od kiedy? Maja 2022. Chyba ci powiem, bo nie pamiętam. Wiesz. Chyba to był maja albo czerwiec 2022 roku, kiedy Janek wygrywał z rakiciem, także też długa przerwa, półtora roku ponad. Mimo wszystko jest bardziej aktywny, jest bardziej w sztosie też treningowym, startowym Prochaska. Natomiast no Czech ma taki styl, on po każdej walce mówi to samo, od nasze wrażenie. Że, że jest zły na siebie, że walczy zbyt nieostrożnie, nie, nie, nie roztropnie, że musi coś zmienić i dalej i tak dalej, zaczyna się kolejna walka i znowu jakby widzimy mniej więcej to samo. Więc no to jest taki, taki styl, który jest podatny na to, żeby w coś się wpakować, ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że prochaska. Dla mnie taki pojedynek typowy 50-50, jakby była krótsza przerwa, postawiłbym naprawdę na Rakicia eee, i jeśli wyjdzie Rakic dobrze przygotowany pewny siebie bez, bez kontuzji to może wygrać ten pojedynek i ja tutaj oczywiście zaryzykuję na Rakicza? Na, na Rakicza widziałem, że mocno przepracował wszystkim też boksersko ten obóz, nie mógł zbytnio kopać z, z powodu tych kontuzji i wydaje mi się, że będzie w stanie gdzieś tam wciągnąć Czecha także stawiam na Rakicie, ale to jest naprawdę uważam bardzo bliski. A nie wydaje się, Ja nie wiem, się, czy on ma a... taką bombkę, bo, bo wiesz co, tutaj nie chodzi o to, czy on będzie dobrze nastawiony, tylko, że Prochaska go wciągnie w ten chaos yy, i mam wrażenie, że nie, nie każdy się w tym odnajdzie, bo musisz mieć jakiś jeden mocny argument, którym odpowiesz na ten, na ten chaos. Aleks Periera miał taki argument, bo on właśnie... miał cios. Znaczy miał cios i miał niskie kopnięcia, tak. jeżeli mówisz, że y, Rakiś nie może za bardzo kopać. To z drugiej strony, no, no, patrząc no. na to, jak jest ustawiony, pere, y, nie Pereira, tylko jak jest ustawiony Prohasko, on jest bardzo nisko osadzony, bardzo szeroko, ta noga wykroczna to się prosi aż o kopanie. Y, no i, i tutaj jakby taki atut już traci na miejscu Rakiś. Nie no, oczywiście, ja mówię, moja teza jest jak najbardziej ryzykowna, ale niech się dzieje, niech to, nie każdy mówi troszeczkę no, Uważam, że uważam, że naprawdę również ma e, e, rakić narzędzia do tego, żeby wygrać. Na pewno jest lepiej poukładany boksersko i na to liczę, że będzie w stanie wywierać presję. Jeśli będzie w stanie wywierać presję, zabierać miejsce Czechowi, to może ten pojedynek spokojnie wygrać. Ten pojedynek jest bardzo bliski, ale stają na rakicie. A czy to na czacie, Raki czy prochaszka 50 na 50. Chris Cisek pisze i tu się niestety prokur z Maćkiem mylicie. Brawo Albercik zna się chłopaczek. Chłopaczku to jest Radomia, Chłopaczku roztropku. Dobra. Panowie. Się no tutaj mamy trochę podział. 2, 1 i jednogłośna decyzja. Teraz. Temat Charlesa Oliveira z Armanem Sarokianem, no bo to jest petarda wow. pojedynek, bo mamy Charlesa Oliveira, który jest no, no gościem, który jak wchodzi do klatki, to, to się dzieje, bo to jest łowca e, bonusów, gość, który m, wygrywa, kończy swoje walki, nigdy e, nie brakuje e, emocji. Za momencie, też pokażemy statystyki Charlesa Oliveira, jeśli chodzi o te skończenia, też zamieściła to organizację UFC właśnie anonsując to jako jeden z najbardziej atrakcyjnych pojedynków z Armanem Sarokianem. No i Arman, który może wykonać ostatni krok. W kierunku walki mistrzowskiej UFC. Czy to jest ten moment, czy odbijamy się od ściany? 12, 20 skończeń, 19 bonusów, jeśli chodzi o Czersa, Oliveira. No, to, to jest. Banger, banger na Tak, to jest, to jest, banger, to jest na papierze i banger z pewnością w, w praktyce. Także, panowie, no, kto tutaj? Kto tutaj? No ja ser, ja ser duchem. To są oczywiście bonusy z wszystkich uczestników, jeśli chodzi o galę UFC 300, ile zarobili? Na, na, na bonusach. Ponad 6,5 bańki na samych bonusach. Także jest sporo tych zawodników, na, na których warto, warto postawić tej nocy. No natomiast no, kto, kto, kto waszym typem, jeśli chodzi o czas Olivera z Armanem Sarokianem? Ja, Brazol. No ja typuję sercem. I abrazor. Ja, ja ja jest... Tak, to dosyć serducho, no bo wiadomo, że Arman ma argumenty, żeby żeby taki pojedynek z Charlesem jasna wygrać. Oczywiście, że ma. O tym bardziej, że teraz po jednym zwycięstwie jest Oliwiera. Wcześniej przed porażką z Islamem było 12 zwycięstw z rzędu u, u Oliwiery, także no, gość naprawdę szedł do tej pory jak burza. Wydaje mi się, że na jego korzyść to jest stójka, bardziej rozbudowana, i również jiu-jitsu po stronie. Em, Armana na pewno zapasy i też wytrzymała szczęka, ale nawet jeśli uda się znokdawnować Charlesa, to on cały czas jest bardzo groźny w tym parterze, również lubi podpuścić. Na pewno ciężki będzie bardzo do skończenia carukian, ale również widzę Brazylijczyka tutaj jako faworyta. No ja mam nadzieję, że wygra to Oliveira, że wygra to przed czasem, też to jest zawodnik, który ja odnoszę wrażenie jak go obserwuję, Mimo tego, że oczywiście pas stracił, to ja wciąż daleki jestem do, do myślenia o tym, że on już jest, że tak powiem, już blisko ustąpienia i tak dalej. Odnoszę wrażenie, że ostatnie 3-4 lata... E jeżeli wcześniej to był zawodnik, który stricte trzeba było się spodziewać, że on będzie szukał gdzieś wejścia za plecy, poddania i tak dalej tak dalej. To on teraz wygląda coraz lepiej też stójkowo. I e, może nie pokazała tego walka z e, islamem, I, i tamto on się dał e, ubić na nogach. Najpierw zanim go skończył w parterze islam, ale e, czy walka z Chandlerem, czy walka z Dustinem, to, to są też takie pojedynki, które pokazują, jak bardzo ten, ten zawodnik stał się groźny w każdej płaszczyźnie. E, I wydaje mi się, że. E, dla niego też tego typu pojedynki to jest coś naturalnego. I, I wydaje mi się, że Arman, wiedząc przed jaką szansą stoi, tak jak on mówił, miał pierwszy main event w karierze w UFC, opowiadał o tym niedawno, że poniosły go emocje, że z trochę o tym nie panował z bo, bo, Mateuszem bo, bo, Gabrotem. Bo, bo, tak. to, to była jedyna przegrana jego walka poza Islamem Mahaczewem tak. w organizacji UFC. I mówił, że tam zawiodły go, jakby emocje zawiodła głowę. Oczywiście, że wyciągnął lekcję, ale mi się wydaje, że on teraz. No, wejdzie do klatki z takim bagażem, ze świadomością, że jeśli wygrywa, to, to walczy o pas. I może to go napędzić tylko na, na plus, ale trzeba też umieć to, to udźwignąć. A Charles Oliveira to ma. No i on, on jednak tych konfrontacji więcej miał z tymi topowymi zawodnikami. Ja mam wrażenie, że wygrana oczywiście z Binylem Dariuszem konfrontacja w przeszłości z Islamem Machaczewem na początek tej przygody, walka z Mateuszem Gamrotem, ten main event. Natomiast tej styczności z tym topowym e, poziomem nie miał tak wiele poza, poza ostatnim pojedynkiem z Binylem e, Dariuszem, a jednak czas Oliveira, jak patrzymy na jego Ale Gamer się mogę wykręci za to, co teraz powiedziałeś. Ale choć. nie, bo w tamtym momencie nie miałeś ty, to, to ani jeden, ani drugi Spokojnie, nie był, ani, ani jeden, ani drugi nie był, nie, był na, nie był na takim poziomie nie znajdował się tak blisko szczytu, bo to jest najistotniejsze, że tutaj jest, toczy się gra o, o najwyższą stawkę, jeśli chodzi o te, o te momenty, najbliższy pojedynek. Tutaj jest Niepokoj... walka mistrzowska do, do ugrania po prostu. Ta, ta, takie stawki jeszcze nie miał w swojej walce. A Charles Oliveira już to miał w swojej Na chwili. pewno niepokojące jest w kontekście tego, że trzymałem kciuki za, za Oliveira, że. On miewa te początki walk dosyć nie tyle senne, tak? Nie, nie, nie że je przesypia, że one są zamulone, ale gdzieś daje się na początku trafić, bo tak było z Chandlerem, kiedy dawał się na początku trafić. Ta walka nawet ostatnia z Benilem Dariuszem, to też Dariusz w ciągu tam pierwszych kilkudziesięciu sekund miał dobre swoje, swoje momenty. No a wiemy, że Arman wejdzie do tego do tej walki bardzo mocno, tak zakładam, od, od pierwszych minut, więc tutaj ta pierwsza runda, pierwsze dwie, trzy minuty mogą być dla, dla Oliweiry trudne. Myślę, że to będzie taki pojedynek troszkę na przełamanie i zarówno jeden i drugi będzie w tarapatach. To co powiedziałeś, Oliwiera potrafi przegapiać te momenty, ale potrafi wracać niczym Phoenix. on też potrafi właśnie przełamywać swoich rywali. Jeśli chodzi o tą stójkę, on bardzo dobrze implementuje te techniki z Tajskiego boksu, mimo że jest dosyć statyczny, to również świetnie zaczyna tą swoją grę od zwiadła. Armon będzie od samego początku bardzo groźny i potrafi również nokautować. Ale mimo wszystko stawiam na czas, że to doświadczenie, umiejętność poradzenia sobie w trudnych momentach poprowadzi go do zwycięstwa. Jeśli chodzi o roślinnik OF300, to ja jeszcze jedną postać chciałbym zaznaczyć, bo oczywiście jest konfrontacja też panią. Pas mistrzowski Zhang Jan, pierwszy chiński. Pojedynek, jeśli chodzi o walkopas Mistrzowski. Szkoda, że nie, niewykorzystany rynek chiński odbywa się to na amerykańskiej ziemi, bo, bo naprawdę konfrontacja dwóch rozpędzonych w fantastycznym stylu walczących dziewczyn. Jedna i druga ma kowadełko, jedna i druga potrafi palnąć. Natomiast wydaje się, że chyba wszechstronniejsza jest Miss Magnum i, i ona tutaj, jak zaprogramowana, może, może rozdawać karty. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na papierze wygląda pewnie fantastycznie. Natomiast rozpiski UFC 300, ja chciałbym dostrzec jedną postać, która będzie się biła na gali UFC 100, UFC 200, 200 UFC, 300 Jim Miller. Bo to jest gość, który napisze niebywałą Kot. historię i też odkopał. Odkopał jedną rzecz ze swojej szafy. Sam powiedział, że ta kurtka leżała w szafie 15 lat od Gali UFC 100. No i właśnie zakłada tę kurtkę okazjonalną. Przed galą UFC 300 Mike Bon wrzucił to w mediach społecznościowych, także nie bywała historia. Tym bardziej, że Jimmy Miller nie starzeje się w złym stylu, bo aktualnie na fali dwóch zwycięstw z rzędu. Także metodycznie potrafi rozpracować kolejnych młodszych przeciwników. No, kapitalna, kapitalna historia. Tak, no, jeden z wielu rekordzistów na tej karcie walk, w ogóle ja wrzuciłem, nie wiem, chyba z dwa dni temu takiego tweeta, wypisałem z tymi rekordzistami, to, to ten tweet miał mniej więcej tyle. Serio, tych, tych rekordów jest. Patrząc na to na, na rekordy takie absolutne, jakby w UFC, ale też dywizji. To, to jest rzecz kapitalna. Oczywiście najwięcej tych rekordów Miller, Oliveira, Holloway, ale także znalazły się rekordy Gayciego, Pereira. Nawet nie, nie pamiętam, bo ty wrzuciłeś tę grafikę ilu byłych lub obecnych mistrzów. Tak. Ale też w ogóle tam jest chyba rekordowa liczba zawodników rankingowych. Nie też mówię było. o rankingu pał, 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 18. ze swoich też 18 Okej, 18. Okay, no właśnie, więc no, tak jak mówię, to jest, to jest święto jednak to, co będzie się działo. Jakby co, nie dodajemy alkoholu do, do tortu, po prostu Patryk no, na momencie, stracił skupienie, jak pokazywaliśmy te, te grafiki. Zdarzaj każdemu, bo jesteśmy tutaj, aby siebie, aby siebie wspierać. Jeśli chodzi o UFC 300, to też okazjonalne. Equipmenty są przygotowane przez organizację UFC, jestem pod wrażeniem jeśli chodzi o stroje zawodników, bo naprawdę wyglądają fantastycznie, Max Holloway z motywami hawajskimi, Alex Pereira nawiązujący też gdzieś do jego korzeni, jego tradycji, Weili Zhang, wiadomo tutaj, tutaj motywy w kolorach czerwonych, bo, bo Weili takie lubi i też motywy chińskie, Justin Gaethje też spodenki specjalnie przygotowane Chowa. także to wszystko wygląda. Conor McGregor powiedział, że na no następną kolekcję w amerykańskie dolary i, i on będzie w takich spodenkach Walczy to tak ciekawe. Która Jak dla mnie Holloway. Stoss. Nie, to ty Holloway, -a Pereira. Te motywy u Pereira na spodenkach są wyjątkowe. Bardzo kolorystycznie mi, mi podchodzą. Także kapitalne. Albert? Powiedziałam, że Gatesy, bo czarny. Gatesy, Gatesy. No, ale, ale, ale myślałem, że Maciek weźmie Waley Zhang, nie? <gamy> Nie wiem, jakie jest podwójne no, od tej wypowiedzi. Nie skomentuję, nie skomentuję tego. Informacja, jeśli chodzi o UFC 300, jeszcze jedna, bo się e, uwagę na plakat i w mediach społecznościowych pojawiła się taka przeróbka, jak powstała i z jakiej kanwy templatki korzystali przy produkcji tego plakatu UFC 300. Nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi o tę produkcję, to możemy zobaczyć to, to wideo. To jest właśnie przeróbka z knitting Art na Twitterze jakieś randomowe, takie ze, to stło, stoku po ze stoka wzięte i po prostu podłożone te napisy w moment stworzył tę grafikę i pokazał, że, że ma rację, że, że faktycznie tak było, bo się wszystko składało jeśli chodzi o kształty. Takie wydarzenie z taką rozpiską 12 mistrzów, a taka prowizorka. O to jest właśnie, to jest właśnie ta kanwa, z której skorzystali podobno przy tworzeniu tego plakatu UFC 300, bo ta faktura z tej flagi się zgadza. nie no, Zgadza się do jeden do jednego, jednego. To już nawet niepodobno. No, tak. To musi być to, Fakt. więc no dramat, dramat. Już nie będziemy się nad tym rozczulać się o tym dyskutować, bo naprawdę rozpisko oddaję w 100%. Panowie, informacja z ostatnich dni, to już powolutku będziemy zbliżać się do końca. Mateusz Rębecki bez rywala, bo, bo zostaje taka ogłoszona informacja w mediach społecznościowych, że Alvarez hmm. wypada z walki z 27 kwietnia. No i pojedynku 27 kwietnia raczej, tak bym powiedział, na 90% Mateusza Rębeckiego nie będzie. Tak, no są jakieś e, słuchy, że na 12 maja ma być przemysł, 11, tak? Ja, ja tak, ja tak gdzieś słyszałem, że 11 12 maja to jest ta data, m, gdzie Mateusz może wystąpić. Bo gdzieś też jak e, pytałem się, m, czy Mateusz zostaje w Stanach Zjednoczonych czy nie bliskiego środowiska, to tam jeszcze nie wiadomo. E, natomiast e, no miał wracać do Polski w najbliższych dniach po tej, po tej, po tej decyzji, także jest szansa, że Mateusz wróci, wróci do Polski i ten termin e, pojedynku zostanie przełożony na kilkanaście dni e, później. A więc 11-12 maja, zerknąłem na ten, na ten kalendarz, to jest gala w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc i miast w Stanach Zjednoczonych. St. Louis. Detroit. St. Louis. A, okay. Tam około 200 morderstw rocznie, 2000 kryminalnych <gry> przez na 100 tysięcy mieszkańców. To jest miasto drastycznie niebezpieczne, natomiast też zerkałem na nazwiska, które potencjalnie mogą tam się znaleźć w rozpisce. No i na tej rozpisce przecież miał się bić wola. Z Michaelem Johnsonem. Mm -hmm. I Michael Johnson, Johnson też wypadł, wypadł z pojedynku. Także tutaj te klocki by się składały idealnie. Dodatkowo ten hashtag zamieszczony Gdzie masz Mateusza gamrota Mateusza Rębeckiego. Top 15. Też jakby sugerujący, że być może to, to już będzie walka i konfrontacja z kimś, może, może z rankingu. Nie wiem, czy to są odpowiednie klocki, natomiast no, to byłby pojedynek dla Mateusza nawet stricte bardzo, 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 bardzo ciekawy. Podstawałoby frewola bo uważać się w stójce, ale wydaje mi się, że nie byłby w stanie skończyć w stójce Chińczyka. A Frewola to też znakomity zawodnik porterowy, który lubi korzystać z tych umiejętności porterowych, a tam wydaje mi się, żeby przemielił go Chińczyk. No, Patryk, coś dodajemy, czy, czy, czy czekamy na info? Nie no, czekamy na info. Albert powiedział wszystko, co, co najważniejsze. No na pewno m, pod kątem też znaczenia zawodnika w dywizji. O, by widzisz, był, ktoś pisze, KML był, pisze. Jest jakieś info, że wchodzi ktoś rankingowy, a od 14 do 8 miejsca każdy miał walkę, albo będzie miał, więc z rankingu wychodzi tylko mat frewola. No jakby nie, no to, to by się składało. To, to, no tak. to by się składało idealnie, no, bo jeden i drugi lokacja mes, wszystko, bez nie? pojedynku. Mm, też na fali zwycięstw Mateusz Rembecki, to, to też w konfrontacji z zawodnikiem rankingowym jak najbardziej. Dla niego o wejście a dla Frevolio aktywność. No bo jeśli nie ma wolnego zawodnika gdzieś w, w pobliżu, wypada, wypada przeciwnik jednemu i drugiemu, no to czemu nie? Gdyby walka była jest. zaraz, to mówiłeś, że będzie wracał teraz do kraju, tak? Znaczy, no jest, jest takie prawdopodobieństwo, że, że, że powróci. No bo wiadomo, że też St. Louis potencjalnie na przykład od Coconut Creek dzieli nie wiem, 2000 km, to też nie jest taka odległość, wiesz, rzut kamieniem. To, to, to jest jednak trochę. No trochę jest, no, ale właśnie, żeby teraz wracał, jak to zaraz walka, już trzeba teraz. No zrobić teraz trochę przerwy, pewnie skoro, skoro teraz wypadła walka, no i trzeba było zacząć już jakieś sporingi zrobić, nie przynajmniej takie 3-4 przed walką. No, no to zobaczymy. To zobaczymy. Natomiast no tutaj tutaj oczywiście ta sprawa nie jest jeszcze rozwikłana. Będziemy, będziemy śledzić te poczynania. My kilka ogłoszeń w, w ostatnim tygodniu. Na Oktagonie w walce rezerwowej, jeśli chodzi o turniej, wystąpi Łukasz Rajewski, pozostaje w grze. I tutaj jest bardzo ciekawy rywal Wojto Barborik. Znamy go oczywiście z gal m.in. KS Wola. Ostatnio szukał swojej szansy także w organizacji PFL, tam bez większych sukcesów. No, i teraz powraca w swoje tereny. To będzie gala w Bratysławie, 20 lipca, Barborik kontra Rajewski. Bardzo ciekawy... ciekawy Barborik z klaczkiem Szymon się bił, ale na 6, -6. Tak, tak, No to było kawał to, to dobrze się zapowiadało. Gala w fakt, Łodzi wtedy coś była, się, coś się Pojedynek ogłoszony, numer 5. Natomiast numer 4 w organizacji KSW, KSW 95, już potwierdzona informacja, że ta gala odbędzie się w Olsztynie, a więc Jakub czy z Sebastianem, przybyszem w rozpisy także Krystian Bielski czy Adrian Zieliński. 7 czerwca Hala Urania odnowiona w Olsztynie, także tam czekamy na, na kolejne, kolejne rozdania. Też bardzo Wam polecam wątek na Twitterze, gdzie zamieściłem post. Przeklejony z mediów społecznościowych Kaspar Kosierzymskiego i dotyczący sprawy z 2021 roku kontraktowej Kaspar Kosierzymskiego. Kasper napisał, że wygrał sprawę z Fenem. Fen stwierdził i Paweł Juszbiak, że, że nie wygrał, tylko to była ugoda. No i faktycznie gdzieś, gdzieś doszło do, do ugody pomiędzy Kasperem Koziorzymskim z odsetkami. Pierwotną kwotę ostatecznie zapłacił Fen ze starego kontraktu Kacprowi Korzyżowskiego, także ciekawa historia. Zalecam też zerknąć na Wiktorię Czyżewską, która harcuje w mediach Rozpisał społecznościowych na i walczy o pasy kobiet w organizacji KSW. Ja już napisałem, że nie jestem za tym, aby pompować dywizję, jeśli nie ma wystarczającej liczby zawodniczek, natomiast Wiktoria. A ja, twierdzi, ja przyznam, że, że... mniej argumentacja przekonuje. Która? W stopniu. No taka, że tak samo wyglądało w poprzednich latach z dywizjami męskimi i, i też było tak, że byli mistrzowie, byli zawodnicy ściągani na walkę o pasy, tak naprawdę z zagranicy, nie za bardzo mający jakieś tam e, do tego atrybuty, tak to nazwijmy, no ale w końcu zaczęła ta dywizja, zaczęły te dywizje być coraz bardziej rozbudowywane, no i musi być jakiś taki kamyczek pierwszy, żeby żeby to ruszyło, w chodzi o kobiety. No tak, tylko czy po prostu nie jest za ubogo, to tak jakbyś powiedział, że otwieramy dywizję 5-7 u panów, i robimy walki o pas, a mamy trzech zawodników na rynku. No bo tu też chodzi o jakość pewną. No jasne, ja się z tym Wiesz, bo, bo Pytanie... jak Wojkaszki na przykład w jednym wywiadzie powiedział, ja uważam, że bardzo mocną rzecz. Jeśli będziemy mieli 10 zawodniczek w poszczególnych kategoriach, bo pamiętaj, że walki pań w KSW to nie były walki tylko toczone w jednej kategorii. Tylko 5, miał... 2, 5, 7. No, no właśnie. No tak. no, no I tu jest ten problem, że, że te walki odbywały się w różnych dywizjach, a nie w jednej, a tych walk się jak na lekarstwo dobrych i niewiele. Zobacz teraz, Ewelina Woźniak, dobry pojedynek, kontuzja barku, bo teraz, teraz zmaga się tak. z, z kontuzją widzieliśmy Galik Blaków. Brazylijka, gdzieś już jej nie ma. Anita Beku, z tego co wiem, też ma gdzieś mieć walkę tak. poza organizacją KSW dostała na to, na to zgodę. Gdzieś te dziewczyny też szukają pojedynków, bo tutaj takie regularności, ze względu na ubogość tej dywizji nie ma, no i też nie ma takiego wielkiego zainteresowania. Także ja uważam, że nawet patrząc z perspektywy Wiktorii Crzezewskiej, która jest potencjalną zawodniczką, z dużym talentem, to ona. Nawet powinna się cieszyć, że nie ma tych pasów, bo nie ma klauzuli mistrzowskiej przy ewentualnym zdobyciu pasa mistrzowskiego. Kończy się kontrakt i może, może być może ruszyć, ruszyć dalej. W czym to przeszkadza? Bo bez pasa mistrzowskiego też można na serii zwycięstw szukać, szukać przygody. A przecież jeśli jest taka zgoda od organizacji KSW, żeby toczyć pojedynki gdzie, gdzie indziej, to, to dlaczego nie? Ja się podpisuję pod tym, że jak niech ta dywizja będzie mocna, że jeśli będzie potem mistrzyni, to naprawdę to będzie... Mocny gracz, niech ten ranking się buduje i przede wszystkim na to liczę, mocny ranking, mocna przynajmniej ta pierwsza piątka i robimy walkę o pas. Tak? Zgadzasz tak? się? To na koniec jeszcze humorystycznie przeróbki, które wiralowo zajechały media społecznościowe związane ze światem MMA, bo znalazła się tam między innymi Karolina Kowalkiewicz, która gotuje w kuchni, znaleźli się gitarzyści, także możemy pokazać parę tych, tych przeróbek. A teraz to jest modne. To jest dzisiejsza. Frying pan. Mystery wow. box. I patelnia, to jest to... gitarzysta. No i Karolina w kuchni. Łukasz Zaworowski lubi to. Sama Karolina lubi to. Nie, no oczywiście, to jest kapitalne przeróbki i naprawdę ktoś ma e, fantastyczną e, wyobraźnię, jeśli chodzi o, o taką historię. E, Meru na czacie zaznacza, ostatni vlog z Miami wleciał, to oczywiście na kanale jako gwarancja Patryk Kaczmarczyk, tam między innymi analizujący walki Roberta Ruchały e, z trenerem Trenerem utytułowanym z, e, z klubu Kill. Warto Peer. obejrzeć. E, tak jest, także, także warto zerknąć, a naprawdę montaż e, godny dostrzeżenia. E, także polecamy w wolnych, wolnych chwilach i na dzisiaj to by było tyle. Musimy jeszcze podjeść. No do, niezły, jest numer. Niezły, 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 Musimy zjeść trochę, trochę tortu. E, Płęta? No. no w sobotę, święto, czekam. O właśnie! Miałeś się trąbić i co? To Radzamsky. Kibol. Kibol Patryk Wokulski, <grym> <grym> Sport, Albert Odzimkowski, KSW, kanał Sportowy. No i rzecz jasna, wy widzowie, zostawcie łapki w górę, jeśli było przyzwoicie. Tortem podzielimy się z wami korespondencyjnie. Wiemy tak, smakować i wam wysyłać dobre smaki, bo naprawdę tort jest wyśmienity. Dziękujemy Wam za dzisiaj, za obecność, za aktywność na czacie. No i widzimy się już po UFC 300 za tydzień. Na pewno będzie o czym, o czym rozmawiać, także... Do usłyszenia, do zobaczenia, miłego weekendu i długiej nocki z UFC.